Panie generale, dzisiaj Dzień Otwarty w Lotniczej Akademii Wojskowej. Chcielibyśmy usłyszeć od pana, jako rektora uczelni, kilka pokrzepiających słów dla wszystkich kandydatów, żeby to właśnie oni w przyszłości stali się adeptami naszej szkoły Orląt. No cóż, słowa pokrzepienia, czyli tak naprawdę przede wszystkim to chciałbym przekonać wszystkich, że warto do Lotniczej Akademii Wojskowej się zarekrutować i to zrobić jak najszybciej, dlatego że miejsc jest niewiele, a kandydatów jest bardzo dużo. Niewiele to tak naprawdę troszeczkę z przekorą, bo tak naprawdę mamy ponad 251 miejsc w tym roku do zaoferowania, więc i ponad 100 miejsc jest na kierunek pilotażowy. Także bardzo serdecznie wszystkich zachęcam, żeby składać swoje aplikacje i żeby dzisiaj skorzystać z tej możliwości i zapoznać się z Lotniczą Akademią Wojskową od środka. Także jeszcze raz bardzo serdecznie witamy w murach Szkoły Orląt. I zapraszamy na zwiedzanie. Dziękujemy bardzo. Hej. Hej. Skąd do nas przyjechałeś? Ryki. Z Płocka. Z Płocka. Ja też z Płocka. Za Rzesza. Przyjechałam z Wołomina. Z Tomaszowa Mazowieckiego. Z Warszawy. Skina. Skąd pomysł, żeby zjawić się u nas na Dniach Otwartych? No chciałabym się tutaj dostać, no to chciałam zobaczyć najpierw, co tu mnie może czekać. Ciekawość naszego Wojska Polskiego, naszej szkoły oficerskiej. Studiujesz? Na Politechnice Warszawskiej. I co, planujesz przyjść do nas do szkoły? No, zastanawiam się nad przeniesieniem, dlatego tu jestem. Ciekawość. Lubię adrenalinę i bardzo mnie zaciekawiła ta szkoła. Dostaję się tutaj na pilotaż. Czyli widzimy się w październiku? Jasne. A jaki kierunek jest twoim wymarzonym? Pilot śmigłowca. Pilota samolotów odrzutowych. Logistyka. Statki bezzałogowe właśnie? Albo logistyka? Jeszcze nie wiem, tak naprawdę sama. Nas interesuje logistyka. Logistyka, tak jak powiedziała koleżanka. Nawigacja. Nawigacja. I co będziesz, czym będziesz nawigować? Chciałabym się właśnie dowiedzieć. Dni otwarte przyciągają ogromną ilość gości z całego świata. Lotnicza Akademia Wojskowa przyciąga i... W sercach każdego kandydata pojawia się ta wielka radość, że może w przyszłości zostać naszym studentem. A powiedz coś do naszych słuchaczy, jakieś miłe słowa pozdrowienia? Pozdrawiam. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich widzów. I zachęć jeszcze do przyjścia. Bardzo zachęcam. Wydaje się spoko. Dzięki śliczne. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie i bardzo gorąco na specjalnym evencie organizowanym przez Samorząd Studentów i Biuro Promocji Lotniczej Akademii Wojskowej. Znajdujemy się właśnie w klubie uczelnianym na scenie, na specjalnym cage'u studenckim. Idąc troszkę tropem freakfightowych, popularnych, YouTube'owych gali, chcieliśmy w luźnej rozmowie, w luźnej konwersacji przedstawić wam wszystkim, drodzy widzowie, jak wyglądają studia na naszej uczelni, jak wygląda rekrutacja. A moimi i państwo gośćmi, których was serdecznie witamy, będą. To co? Przedstawimy się, nie? Tak jest. Dobra, to zróbmy tak po wojskowemu, żeby nie było. Po tym moim wstępie taki wzór, konspekt. Ja tutaj jak w wojsku ładnie powiem i każdy z nas się przedstawi, żeby nasi widzowie wiedzieli, z kim mamy do czynienia. Zatem, nazywam się Mateusz, jestem na, jak to widać, na studiach wojskowych na czwartym roku na kierunku lotnictwo i kosmonautyka. Specjalność pilotaż śmigłowca i przyjechałem do Dęblina z okolic Rzeszowa. Coś takiego, dobra? To co, zaczynamy? To może zaczniemy od mojego tutaj współprowadzącego Adriana. Adrian? Cześć, dzień dobry. No to ja jestem, nazywam się Adrian, też jestem na kierunku wojskowym. Specjalność pilot samolotów odrzutowych, czwarty rok. Razem z Matim siedzimy w pokoju wspólnie, więc jakoś to... Leci ten czas 4 lata. No, pochodzę z Krakowa, wcześniej studia cywilne, teraz studia wojskowe. Więc... Czyli jesteś takim weteranem troszkę. Troszkę, można tak powiedzieć. No ładnie. To co? To dziewczyny teraz. Tak, ja nazywam się Karolina, jestem również studentką wojskową na trzecim roku, kierunek nawigacja, aczkolwiek specjalność kontrola ruchu lotniczego. Przyjechałam do Dęblina z województwa opolskiego, z takiej małej wsi Zakrzów, koło Gogolina, więc można powiedzieć, że Karolina z Gogolina. Witam wszystkich, nazywam się Julia i jestem studentką cywilną, kierunek bezpieczeństwo narodowe. Specjalności jeszcze nie mam wybranej, ponieważ to dopiero pierwszy rok. Przyjechałam z województwa mazowieckiego, okolice Radomia. I kanapa numer dwa.
Cześć wszystkim, jestem Natalia, jestem studentką drugiego roku studiów wojskowych, co widać po moim śpiochu, na kierunku nawigacja, natomiast na specjalności nawigator statku powietrznego, czyli ten taki już nawigator lotniczy. Swoją przygodę z naszą Alma Mater zaczęłam we wrześniu 2021 roku, a przyjechałam z Piły, z Wielkopolski, więc co powiedzmy tydzień przemierzam pół Polski, żeby dostać się do domu i z powrotem. Dobrze, teraz ja. Cześć i czołem. Jestem Sebastian, studiuję na logistyce, trzeci rok, kierunek zarządzania obsługą na lotnisko. Od razu też zaznaczę, jestem szczęśliwym studentem cywilnym, żeby nie było, że tutaj właśnie tylko ze szczęściarzami wojskowi. Pamiętajcie, odczujecie oczywiście osoby, które tutaj dołączą na cywilne, że jednak na cywilu też jest fajny, a pochodzę ze słonecznego Podlasia. Witam wszystkich, nazywam się Adrian, jestem z Bydgoszczy. Jestem obecnie absolwentem studiów inżynierskich w Dęblinie, specjalność pilotaż statku powietrznego na lotnictwie i kosmonautyce, a obecnie student nawigacji drugich studiów magisterskich. Czyli widzę, że mamy do czynienia z takim ładnym rozstrzałem po całej Polsce. Dęblin przyciąga studentów z całego kraju, to widać i słychać. Wszystkie drogi prowadzą do Dęblina. Dokładnie, stolica polskiego lotnictwa, jakby nie patrzeć. I moi drodzy, chciałem już tutaj zwrócić uwagę, że każdy z nas jest na innym kierunku, czy to właśnie studiów cywilnych, czy studiów wojskowych. I naprawdę myślę, że nasza dzisiejsza rozmowa powędruje przez różne szlaki, różne tematy i pokażemy całe spektrum naszej uczelni. Zgodzicie się ze mną? Jak najbardziej. Dobra, to co? Zacznijmy może od kierunków w ogóle. Jakie kierunki mamy na naszej uczelni? Jakie mamy wydziały, instytuty? Co nasza uczelnia ma do zaoferowania potencjalnym kandydatom? Adrian? Co byś powiedział w tym temacie? Wiadomo, to co najważniejsze ponoć na naszej uczelni, Wydział Lotnictwa. No to tam zależnie od kierunków wojskowych czy cywilnych, ale wojskowi no to mamy kierunki pilotażowe oraz bezzałogowe statki powietrzne. Cywilne no to mamy pilotaż, tak samo jak tutaj Adrian może później opowie. Mamy też awionikę oraz inżynierię lotniczą i też bezzałogowe statki powietrzne. Nasze studia mamy jednolite, więc idziemy tym 5 lat, ale studia cywilne są podzielone na studia inżynierskie i magisterskie, więc ażeby być tam w ACSL-u, to jednak trzeba być i na inżynierskich i później kontynuować to na magisterskich, jak się nie wylata, więc można wybrać sobie kierunek dodatkowo. Okej, czyli mamy Wydział Lotnictwa, taki najbardziej chyba liczny wydział na naszej uczelni, ale oprócz tego jest jeszcze Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, czy lotniczego. Tak, Bezpieczeństwa Narodowego. I co na tym wydziale ciekawego mamy? Co nam możesz powiedzieć, Julia? No mogę powiedzieć, że jest wiele specjalności do wyboru, na przykład zarządzanie kryzysowe, cyberbezpieczeństwo, ochrona portu. Bezpieczeństwo, obsługa pasażerów w transporcie lotniczym, zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie kryzysowe było i cyberbezpieczeństwo. To jest ściągawka oczywiście, bo... Eminem. Czyli mamy tak, dobra, czyli bezpieczeństwo. Czy to prawda, że na Wydziale Bezpieczeństwa faktycznie zajmujemy się bezpieczeństwem? Tak, oczywiście. Ja się czuję bardzo bezpieczny. Okej, dobra. Czyli mamy kolejny wydział i poza tym są dwa instytuty. Który pierwszy? Instytut Nawigacji? Dalej, Natalia? To Instytut Nawigacji, można powiedzieć, cały czas poszerza swoją ofertę w szkoleniu nawigatorów i kontrolerów ruchu lotniczego. Mamy teraz, o ile się nie mylę, 5 albo 6 specjalności. Teraz zobaczymy. Ja jak startowałam, na pewno były 3. Był nawigator naprowadzania, kontroler ruchu lotniczego i nawigator statku powietrznego. Tak jak ja startowałam, że tak powiem, były tylko 2 specjalności. Kontroler ruchu lotniczego i nawigator naprowadzania. Ale to widać, że się poszerza cały czas. Tak, mamy ten rozwój. Ja jestem właśnie pierwszym rocznikiem od dawien dawna, kiedy otworzyli nawigatorów statku powietrznego. Teraz wiem, że poszerzyli jeszcze ofertę o wysuniętego nawigatora. Tak? Jak on się nazywa? Wysunięty nawigator na prowadzenie lotnictwa. I o identyfikację Dokładnie. Bojową. No i mamy jeszcze jeden instytut na naszej uczelni. Sebastian, oddajemy ci głos. Dobrze, to może na samym początku powiem, że jak ja tutaj dołączyłem właśnie na LAW, była to dopiero katedra logistyki, ale rozrosła się. Jesteśmy teraz Instytutem Logistyki i Transportu, bo jak na samym początku mieliśmy tak, logistykę lotnictwa, jeśli chodzi o specjalności, moją właśnie zarządzanie obsługą na lotnisku i ogólnologistyczna wojskowa, to teraz dołączyła do nas właśnie logistyka transportu. Jeśli
Nie pomyliłem się? Nie, powiedziałaś bardzo dobrze. O, bardzo dziękuję. No i co tutaj mogę więcej powiedzieć? Coraz więcej, jakby to powiedzieć, mamy chętnych do nas na logistykę. Sami możemy zauważyć, jak dzisiejszy rynek pracy się rozciąga dla logistyki. Naprawdę, co ja już mogę tutaj powiedzieć? Sama nazwa siebie tym promuje tutaj. A Sebastian, wy na logistyce macie też studentów wojskowych, czy i to z wykłady macie wspólnie, czy jak to wygląda? Właśnie śmieszna sprawa jest taka, że my jesteśmy na pierwszym stopniu właśnie inżynierii, a oni są na jednolitych magisterskich. I cóż ja tutaj mogę więcej powiedzieć? Niektóre mamy przedmioty, które mogliśmy wspólnie na przykład mieć, ale jednakowoż mamy oddzielnie, bo kiedyś na przykład było razem wszystko prowadzone, więc mam nadzieję, że kiedyś może tak wrócimy właśnie do tego, do tych wspólnych, bo jednak to łączy właśnie ludzi, bo teraz na tą chwilę, jak każdy ma oddzielnie, wojskowy czy cywil, no to jednak trochę trudno się to zapoznać. Na przykład dopiero was koledzy, no tutaj poznałem, a tak? No dobrze, skoro powiedzieliście o kierunkach, na jakich studiujemy, czy ktoś z was jest na przykład niezadowolony z specjalności, którą ma, z kierunku, na którym jest? Czy staraliście się na inne kierunki, na inne uczelnie? Jak to wyglądało u was, Karolina? Tak, ja starałam się dostać też do innych uczelni, nie wojskowych. Wojskowy to był tylko Dęblin. Nieskromnie powiem, że się dostałam, ale z ciekawości przyszłam tu do nas, do szkoły. Stwierdziłam, że pierwszy rok zobaczę, jak będzie. Najwyżej zrezygnuję, bo nie wiem, czy wiecie, ale pierwszy rok przy moich warunkach na początku można było studiować jakby nieodpłatnie, także jak zrezygnuję, nie muszę oddawać pieniędzy szkole, ponieważ po pierwszym roku się to zmieniało. Więc stwierdziłam, pierwszy rok zobaczę, postuduję, jak będzie. Czyli spróbujesz po prostu czegoś nowego i zobaczysz, tak, jak się w tym odnajdziesz. Tak, dokładnie. Jak widać, zostałam, więc chyba mi się podobało. Właśnie odnalazłaś. Ale pytanie, czy Adrian się odnalazł? Bo ty jesteś na ciekawym kierunku, bo jesteś na pilotażu cywilnym. Tak jest. Czy to był twój wymarzony kierunek? Zawsze marzyłeś od dziecka o lataniu? Właśnie tak, tak. To było od początku zawsze moje marzenie. Nie oszukujmy się, Dęblin kojarzy się przede wszystkim z lotnictwem. Jeżeli myślisz o Dęblinie, myślisz o tym, żeby zostać pilotem. To było moje marzenie. Udało mi się dostać na ten kierunek, udało mi się to osiągnąć. Nie ma co ukrywać, wymaga to też ciężkiej pracy po drodze, ale tak, jestem bardzo szczęśliwy i mam nadzieję, że moja kariera dalej będzie się po tak toczyć. Po tobie widać, że ciężka praca ci akurat nie straszna, ale czy na przykład chciałbyś w przyszłości pracować w locie jako pilot cywilny liniowy? Jak najbardziej. Jest to bardzo prestiżowa opcja dla nas, szczególnie Polaków. Uważam, że każdy z nas też jest patriotą, będąc na tej uczelni. Polska linia lotnicza, polski pilot, myślę, że to jest idealne połączenie. Okej, okay, dziękuję za odpowiedź. Skoro jest... Mogę jeszcze do Adriana? To... Tak, dopytuj Adriana. Adrian, bo ty jesteś zbyt gorszy, to skąd takie zamiłowanie do tego lotnictwa? Tam jest jakieś lotnisko, jakieś instytuty? Jak to wygląda? Pewnie tam nie byłeś, bo opłaty są drogie, ale jest lotnictwo i nawet samoloty tam przylatują w wakacje. Jesteś człowiekiem z ulicy w Bydgoszczy, czy bardziej... Człowiekiem z ulicy, człowiekiem sportu. Nie widać, ale tak. Okej. Okay. Skoro o lotnictwie mowa, no, czy wiadomo, że to jakby jest centrum naszego zainteresowania w tym Cage'u, ale Julia, chciałam cię zapytać, bo wiemy, że jesteś z Kozienic, czyli tak naprawdę masz najbliżej do Dęblina z nas wszystkich. Z tego, co nam wiadomo, w Dęblinie jest punkt, w Kozienicach jest punkt VFR Dęblina Whisky. Czy w związku z tym, że tam często latają przez to statki powietrzne, to latanie, te odgłosy, ten ryksin, ten warkot tych silników skłonił cię do tego, żeby jednak złożyć tutaj podanie do naszej uczelni? To akurat mnie do tego nie skłoniło. Jak to? Tak średnio 3 razy w tygodniu słyszę ten warkot, jeżeli jestem na przykład w domu rodzinnym. Ale co innego mnie skłoniło, to że była promocja tej uczelni w mojej byłej szkole. No i jakoś zamiłowanie do tego mi się stworzyło i teraz jestem na Bezpieczeństwie Narodowym i będę o to dbała. Po prostu było najbliżej. Nie, miałam do wyboru jeszcze inne uczelnie, ale wybrałam tą. Bardzo pięknie. A w ogóle trudno się było dostać, Natalia? Trudno się było dostać do naszej uczelni, do Dęblina? Jak wspominasz może swoją rekrutację, swój ten okres? Ja zacznę od tego, że o Dęblinie to się dowiedziałam 2 tygodnie przed końcem rekrutacji. Wiedziałam, że jest Dęblin, nie celowałam w Dęblin, celowałam w inną uczelnię wojskową i stwierdziłam, a to jak mi się pojawiła informacja na Facebooku, to może złożę, może spróbuję.
Zadzwoniła do mnie pani z WKU jeszcze wtedy, teraz to już są Wojskowe Centra Rekrutacji. Zadzwoniła do mnie, że zapraszają mnie na wstępną rozmowę, na rozmowę kwalifikacyjną. Przeprowadzili takie, powiedzmy, wstępne testy. Potem komisja w Bydgoszczy, bo Piła podlega pod Bydgoszcz, jeżeli chodzi o RWKL. Także, ale znowu, z Adrianem się nie spotkałam. Adriana nie widziałam niestety w Bydgoszczy. Potem już pamiętam z tego, że był właśnie symulator tutaj w Dęblinie. To był mój pierwszy raz w Dęblinie. Pamiętam, że wtedy byłam troszeczkę rozczarowana. Myślałam, że jest większy. Ale przynajmniej widziałam dużo samolotów, co mi się bardzo podobało. Zaczęły się matury, po maturach pojechałam na WIM. Na WIM-lu pamiętam, że była, powiedzmy, duża taka odsiecz, ponieważ nas było 40 kandydatów w poniedziałek, a już we wtorek zostało nas 26, bo jednak nie można ukrywać, tutaj też jest najważniejsze zdrowie. Musimy być zdrowi, żeby podjąć zawód żołnierza. No i jak już przeszliśmy WIM, tak jak w moim przypadku trwał 5 dni i zakończył się wirówką, uzyskałam kategorię na samoloty poddźwiękowe. No ale niestety nie dostałam się na samoloty, w ogóle na jakiekolwiek samoloty, na pilotaż. Dostałam się na nawigację. To było po rekrutacji, która była w lipcu. Były testy sprawnościowe. Nie należały moim zdaniem do najtrudniejszych, ale być może też dlatego, że ja miałam jakąś styczność ze sportem, więc było mi się też łatwiej przygotować. Miałyśmy tylko tak naprawdę dwie konkurencje, kopertę i zwis na drążku. No i mieliśmy też rozmowę kwalifikacyjną, która sprawdzała nasze predyspozycje, naszą wiedzę o lotnictwie, o wojsku. I potem jednego pięknego dnia w sierpniu weszłam na stronę rekrutacji i zobaczyłam wiadomość, że się dostałam i zaczęłam się przygotowywać na unitarkę. To musiał być chyba najszczęśliwszy dzień w twoim życiu. Był. Każdego był z nas. Do dzisiaj go będę wspominać. Ale skoro powiedziałaś właśnie, że celowałaś specjalność pilotażową. Tak, znaczy ja złożyłam z czystej ciekawości, bo jak mówiłam, nie celowałam w ogóle w Dęblin, celowałam do Warszawy, żeby trafić na Wojskową Akademię Techniczną, tam na lotnictwo i kosmonautykę. Ale mówię, jak już jest Dęblin, to złożę na wszystkie specjalności. A nóż widelec, może się coś uda, może jakaś specjalność tam się dla mnie trafi. No i tak wyszło, że wybrali mnie, przypisali mnie do kierunku nawigacyjnego. Być może mam właśnie jakieś predyspozycje, żeby być tym nawigatorem statku powietrznego, ale to zobaczymy w przyszłości na praktykach. I co, tak rozumiem, że jednak love wygrał w serduszku, tak? Tak, jednak gdzieś tutaj zamiłowanie do lotnictwa, furażerka i nasz stalowy mundur wygrało nad wszystkim. Bardzo pięknie. I love you, jak to się w Dęblinie mówi. To co, moi drodzy, porozmawialiśmy troszkę o naszej rekrutacji. Jak to wyglądało z naszej perspektywy? A może dasz mi coś powiedzieć? Dam. No. Się tak pośpieszyłeś. To teraz pytanie, czy chcecie tak krótko? Ja się panoszę za bardzo tutaj. Chcecie tak krótko czy długo? Z żartem. Z żartem. No to lekko można powiedzieć żartem, że ja na przykład maturę dopisałem z historii i z wiedzy o społeczeństwa, a moje jakby też spetna ta droga to była ten na psychologię dziecięco. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? No ja, Martin, tutaj chciałbym się ciebie spytać. Co cię pokierowało, żeby wybrać ten Dęblin? No bo ty jesteś jednak z okolic Rzeszowa. To tam też jest uczelnia związana z lotnictwem. Jest też inna uczelnia w Chełmie związana z lotnictwem. A dlaczego ten Dęblin? To tak, co cię pokierowało, żeby tutaj złożyć te papiery? Myślałem, że ja tu jestem od zadawania pytań, ale skoro już zapytałeś. Moja historia wiąże się z tym, że no, od dziecka mi się to po prostu podobało. Zawsze jak patrzyłem w niebo, przelatujące samoloty, no to był widok majestatyczny, piękny, który zawsze w moich oczach no, wyglądał tak, że chciałem znaleźć się po prostu po tej drugiej stronie. I ja swoją ogólnie taką przygodę lotniczą zacząłem od szkoły, bo ja skończyłem technikum mechaniczne o profilu awionicznym, czyli jakby już idąc do tej szkoły technicznej, chciałem, żeby mieć jakąś taką zajawkę lotniczą, żeby jakoś rozwinąć się już w tym kierunku, żeby później, idąc dalej na studia, łatwiej mi po prostu było się tam odnaleźć. No wiadomo, że celowałem akurat w Rzeszów, bo jak dobrze wiemy, w Rzeszowie jest Politechnika Rzeszowska i tam lotnictwo naprawdę stoi na wysokim poziomie. A ten Dęblin to tak troszeczkę przez przypadek złożyłem, bo wiedziałem, że to jest legendarna szkoła Orląt i stwierdziłem, zobaczymy, spróbuję swoich sił. I jak dostałem właśnie, jak Natalia powiedziałaś, wiadomość, że dostałem się tutaj do uczelni, no to troszkę byłem naprawdę taki zmieszany, bo byłem przekonany, że no nie wyląduję tutaj jednak i trafię do Rzeszowa, no ale jednak chyba takiej uczelni się nie odmawia i po prostu swoje kroki tutaj musiałem postawić. Mateusz, ty też bardzo skromny chłopak i nie przyzna się do tego, ale po prostu bardzo dobrze wygląda w zielonym i to go przekonało też do tej opcji. Myślę, że też warto powiedzieć, że poza pasjonatami lotnictwa, którzy na pewno tutaj są w tej szkole, znam osobiście takich, większość osób
składa tutaj papiery, tak jak słyszeliśmy, po prostu, żeby spróbować, żeby zobaczyć, czy się dostanę, bo po prostu ludzie nie wierzą w to, że mogą się dostać do tej szkoły, bo nie wiem, mam plombę w zębie czy coś takiego, są różne plotki, że nie można się dostać z takich powodów do naszej szkoły, więc myślę, że trzeba bardziej wierzyć w siebie i po prostu złożyć papiery, tak, może nie z czystej ciekawości, ale także w celu, że się tu dostanę i chcę spróbować. Bardzo dobrze. To co? Porozmawialiśmy o naszej rekrutacji, to może skupimy się teraz na rekrutacji tegorocznej, bo to chyba najbardziej interesuje naszych widzów. Jak w tym roku będzie przebiegać rekrutacja, prawda? Bo startujemy teraz dość mocno z tym. Do końca kwietnia można składać podania na specjalności wojskowe, gdyż jak dobrze wiemy, rekrutacja wojskowa jest troszkę bardziej czasochłonna i wymaga więcej zaangażowania ze strony kandydata. Więc może pokrótce. Adrian, jak w tym roku mniej więcej to przebiega? Zacznijmy od tej wojskowej rekrutacji. No, ja tam próbowałem się coś dowiedzieć. No to na samym początku nasi kandydaci na naszą uczelnię muszą założyć profil na portalu Zostań żołnierzem i tam wybierają swój WCR, do którego przynależą. Wybierając to, logując się na tym portalu, składają później osobiście dokumenty w tym wybranym WCR-ze. No, u mnie wcześniej, jak ja startowałem, było WKU właśnie, to musiałem iść do WKU w Krakowie. Bo tak, bo teraz trzeba wspomnieć, że teraz są troszkę nowe zasady, bo ustawa o obronie ojczyzny zasady bardziej pozmieniała i jest troszeczkę inaczej teraz. Tak, tak, jest to zupełnie inaczej. No, wcześniej było tak, że samemu składały się dokumenty i poprzez WKU skierowało na badania, a teraz to, że jestem WCR, portal Zostań żołnierzem, no to na samym początku trzeba właśnie ten portal Zostań żołnierzem, następnie WCR. Oni kierują na badania psychologiczne i dopiero później kandydat rejestruje się na indywidualnym profilu swoim kandydata. Julia, a czy cywilni studenci też muszą przejść badania na naszej uczelni? Nie, nie trzeba. Dlaczego? Dlaczego myślisz, że nie? Szczerze nie mam pojęcia, ale ja bym z chęcią przeszła takie badania. I myślę, że każdy powinien w sumie. Dobra, Adrian, to co, kontynuujemy? No, badania psychologiczne, no to badania psychologiczne. Znaczy, myślę, że ogólnie nawet startując na tą uczelnię, warto też sobie zrobić takie badania. Ja to zawsze mówię, że za te kwotę rekrutacyjną można zrobić badania, na które ludzie czekają parę miesięcy, nawet rok, dwa, gdzie mamy tam na przykład rezonans. No i teraz mamy WIML, czyli kolejny etap. Karolina, jak wyglądał twój WIML? Jak w ogóle wyglądają te badania? Co możesz nam ciekawego powiedzieć? WIML dla niewtajemniczonych to jest Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, znajdujący się w Warszawie. W zależności od jakiego kierunku, na jaki kierunek składaliśmy papiery, można tam spędzić od 3 do 5 dni nawet, ponieważ kierunki naziemne muszą przejść tylko te podstawowe takie badania, jak na przykład właśnie ortodonta, dentysta, okulista i no takie podstawowe. Natomiast piloci w zależności od specjalności muszą przejść również badania na wirówce. Tam to jest potrzebne do pilotażu naddźwiękowego. Tak więc no, spędza się tam trochę czasu, jest bardzo dużo kolejek, no i trzeba po prostu mieć cierpliwość tam, żeby przetrwać to wszystko. Adriana, może opowiesz nam, jak wyglądają wrażenia z wirówki? Jest krótko. No bo czekajcie, z tego naszego grona, kto miał wirówkę? Ja miałam. No właśnie, to podzielicie się. Taką dyskusję między wami teraz prowadzimy. Ale ja nie wiem, czy za wiele mogę powiedzieć, bo ja się kręciłam tylko raz. Adrian, ile razy? 10? Oj, ja to parę razy kandydowałem na tą uczelnię, plus jeszcze mieliśmy na szkole szkolenie takie specjalnie pod naszą specjalność, więc troszkę więcej, ale w sumie jako kandydat to kręci się tylko raz do 6G. Może coś się zmieniło, nie wiem, bo jeszcze... Ja miałam jeszcze 6G, nie wiem, jak teraz wygląda. Teraz jest chyba 6,5. Nie, 6. Nie, chyba 6 jest, tak. To jest ciągiem 6G, narastające przeciążenie. No, samo badanie 30 sekund gdzieś tak, myślę. Czy ludzie od tego mdleją?
Na, jako kandydaci wątpię. No później na szkole, jak już jednak jest się na tym kierunku pilot samolotów odrzutowych, to tam mamy to szkolenie z GeForce'a i wtedy jest 9G przez 15 sekund. No i niestety było paru podchorąży, którzy troszkę poszli spać w tej wirówce. Na TikToku naszej Lotniczej Akademii Wojskowej możecie zobaczyć, tam właśnie mamy filmik zamieszczony, jak chłopak, właśnie kandydat, radzi sobie z tymi przeciążeniami, z tymi narastającymi i utrudniającymi mu to funkcjonowanie. No naprawdę jest to ciekawe. Dokładnie, skoro właśnie jeszcze o WIML-u mowa, to te kategorie zdrowotne, które dostajemy, jak to w ogóle wygląda? Jakie są możliwości i możliwe kategorie do otrzymania przez kandydata? No, z tego, co ja się orientuję, no to mamy trzy kategorie takie główne. Z czego pierwsza kategoria to jest kategoria ta lotna Z1 A, B i C, bo ona jest na poszczególne grupy specjalnościowe. No i tam Z1 A no to pilot samolotów naddźwiękowych, Z1 B pilot samolotów poddźwiękowych i Z1 C to jest pilot samolotów transportowych oraz pilot śmigłowcowy. No i też kategoria na ziemię uprawniająca, tak? Tak, tak. Mamy też kategorię Z1-2. Nie wiem, jak u was, Karolina, czy... Nie, to Z1-2 jest dla techników pokładowych i dla nawigatorów latających. A, no to właśnie. Właśnie, a jeszcze, trójka jest dla ziemi wtedy. A, czyli trójka jest na ziemi. No, no to właśnie, czyli wyjaśniło się, że trójka jest ten... A skoro o tych badaniach mowa, bo tak może troszkę przeskoczymy na cywilne. Adrian, ty też chyba musisz mieć jakieś badania zrobione, prawda? Tak, jak najbardziej. Jeżeli chcesz... dostać się na pilotaż na naszej uczelni, musisz posiadać pierwszą kategorię zdrowia, żeby być pilotem liniowym, bo nie ukrywajmy, jeżeli nie masz tej kategorii, nie możesz zostać pilotem liniowym, a szkoła inwestuje w ciebie duże pieniądze, żebyś mógł nabyć odpowiednie uprawnienia. Oczywiście można dostać również drugą kategorię, która uprawnia cię do latania turystycznego, ale jeżeli wszyscy walczymy tutaj o marzenie, żeby zostać pilotami liniowymi, to wymagana jest kategoria pierwsza. Czy takie badania są wymagające, czy są do przejścia po prostu? Będąc szczerym, nie. Musisz po prostu podstawowe rzeczy... funkcjonować. Podstawowe rzeczy mieć w normie, wzrok. Też są mity, że nie można latać, jak się ma okulary. To jest bzdura, można. Są piloci z wadami wzrokowymi, więc nie jest ciężko dostać pierwszą kategorię. Tak, to jest na tym kierunkach cywilnych. Bo na przykład na wojskowych to my musimy co roku przechodzić te badania na WIML-u, prawda? A na kierunkach cywilnych to też jest co roku odświeżane, czy... Jeżeli chodzi o pierwszą kategorię, to tak, co roku mamy badania, a są to badania okresowe. Jeżeli chodzi o drugą kategorię, nie jestem pewien, ale te badania są co 3 bądź co 5 lat. A na bezpieczeństwie badania? Nasze kochane bezpieczeństwo? Na bezpieczeństwie nie ma badań. A na przykład chciałabyś sobie zrobić taką licencję, może na własną rękę, może w ramach powiedzmy wolnego czasu i wsiąść za stery statku powietrznego i zacząć latać? Oczywiście, że tak, to jest moje marzenie. Po badaniach są tak zwane testy sprawnościowe. Natalia, powiedziałaś, że jesteś bardzo wysportowana, że... Nie, powiedziałam, że miałam tylko do czynienia ze sportem. Chciałam to troszkę ubogacić twoją wypowiedź. Jak wyglądają takie testy? Co tam trzeba w ogóle potrafić? Z tego, co się orientuję, zmieniałem się co roku. Bo rok wcześniej, zanim startowałam, to Karolina wam może powiedzieć, jak wyglądały sprawnościowe dla kobiet. Tak, jak ja startowałam, konkurencje były następujące. Był bieg po kopercie, pływanie 50 metrów, pompki na ławeczce oraz brzuszki. Wiadomo, co dla kobiet. Mężczyźni mieli zamiast tam pompek na ławeczce, to mieli podciągania na drążku, więc no ja miałam 4, tak, konkurencje. No z tego, co wiem, wy miałyście mniej. Tak, my już trafiłyśmy w ten okres covidowy, miałyśmy mniej konkurencji. Wtedy jeszcze też chyba baseny były zamknięte, więc nam pływanie totalnie odleciało. Miałyśmy tylko 2 konkurencje i to był zwis na drążku i koperta, a dla mężczyzn były podciągnięcia i 10 na 10. Czyli wynika z tego, że kobiety i mężczyźni mają inne testy sprawnościowe do przejścia. Tak, na to wygląda. Na to wygląda. Zgadza się. Adrian, co ci największy problem sprawiło podczas testów sprawnościowych? Oj, chyba pogoda najbardziej, bo pamiętam, jak biegliśmy setkę, bo u nas było tak, że pływanie 50 metrów, podciąganie na drążku, bieg 100 metrów i kilometr. Tak, kilometr. Mhm.
I z tego, co pamiętam, to idealnie jak zaczęliśmy bieg 100 metrów, zaczął padać, no i troszkę było ślisko. Jednak miałeś lepszy poślizg chyba. Oj, no właśnie, chyba nie. Więc troszkę gorzej ten start, bo tam my jak startowaliśmy, mieliśmy start z bramek, więc to też jednak troszkę zupełnie inaczej się biegnie, no ale ta pogoda jednak troszkę dało znaki. No ale podobno Dęblin to jest jedne z najbardziej słonecznych, nasłonecznionych miast w kraju. No, najwidoczniej wtedy trafiliśmy na ten słabszy dzień. Adrian, zawsze masz szczęście. O, to prawda, niestety. A ty, Mati, jak u ciebie to wyglądało? Moje testy? No ja pochwalę się. Należę do sekcji lekkoatletycznej. Też o tym porozmawiamy później o naszych organizacjach studenckich. Dlatego bieganie dla mnie nie było problemem, ale mogę dodać, że naprawdę na uczelni też biegamy i to jest taka wiodąca konkurencja. Ale no dobrze, skoro bieganie nie było takim problemem, a w takim razie czy pływanie było? No pływanie było. Przyznam szczerze, że uczyłem się pływać specjalnie do rekrutacji. Naprawdę, nie umiałem wcześniej tego. I jest to do zrobienia w 3 miesiące. Tak, uczelnia udostępnia spis konkurencji parę miesięcy przed, także spokojnie można się przygotować, myślę, na... Ja sam pamiętam, jak podchodziłem właśnie do tego, no to powiem wam, że zamiast płynąć do przodu, to lekko jak łódź podwodna mi poszło. Panowie, powiedzcie, czy biegacie po lesie, czy są tu jakieś fajne obiekty sportowe? W całym umundurowaniu, w zbroniu oczywiście, tak biegamy, no bo to inaczej się nie da. Na rekrutacji? Na rekrutacji nie, oczywiście mamy stadion, mamy teraz naprawdę nowo powstały obiekt. Mamy tam bieżnię, 400 metrów właśnie mierzy jedno okrążenie i tam po prostu ta rekrutacja sprawnościowa ma miejsce. Wracając do rekrutacji, myślę, że warto powiedzieć, że po testach sprawnościowych odbywają się rozmowy kwalifikacyjne, na które też trzeba się w miarę przygotować. No tak bez przygotowania trochę średnio, bo traktujemy oczywiście rozmowę jako rozmowę o pracy, prawda? Tak, więc też trzeba pamiętać, że raczej nie przyjdziemy na nią w dresie, w którym idziemy na testy sprawnościowe, tylko jednak już obowiązuje nas jakiś dress code. Na przykład garnitur. W dżinsach przyszedłem. Smoking. Ja myślę, że takie po prostu biała koszula, czarne spodnie wystarczą w zupełności. A ja myślę, że na przykład takie bluzy jak ma Julia, takie bluzy love, jakbyśmy też ubrali na rekrutację, to byłby chyba dodatkowy punkt. Oj, na pewno. Za działalność samorządową. Bluzy love, to... Co warto przynieść na taką rozmowę? No, ja jak startowałem, to przyniosłem wszystkie dyplomy jakieś tam z klubu sportowego, z piłki nożnej, nawet medale, puchary można przynieść. Ja pamiętam, że miałem wszystkie przygotowane, miałem teczkę z dyplomy, nawet jakieś z przedszkola dyplomy, wiecie. I zapomniałem tego przynieść, ale byłem zły, myślałem, że się przez to nie dostanę. No ja na przykład przygotowałem sobie tam jako harcerz, to też jakieś tam podziękowania harcerskie, bo też stwierdziłem, że a może za to też dostanę jakieś punkty. Ale no nie wiem, czy dostałem, czy nie. No oprócz tego dyplomy, właśnie medale, jakieś puchary. Sportowe właśnie też. Z tego co wiem, mamy 3 pytania rekrutacyjne. Komisja właśnie nam te pytania zadaje. No i w jak najlepszym stopniu musimy na nie odpowiedzieć. Ja ogólnie polecam po prostu coś mówić, odpowiedzieć. Bo najgorzej wypadamy, kiedy się nie odzywamy, prawda? Oczywiście. Zakres pytań też jest publikowany na stronie szkoły, więc można się przygotować do tego. Również nie wiem, jak w tym roku, co roku inaczej też to wygląda, ale są punkty na przykład za skoki spadochronowe, więc warto też wziąć kurs, skoczyć parę razy, jeśli ktoś może, ma ochotę. Jeśli mówimy o dodatkowe punkty, to też pamiętajmy, że za to, że jesteśmy na przykład rezerwistami też właśnie w wojsku, to też za to mamy punkty, więc na przykład jeśli jesteście dopiero co po liceum, macie dłuższą właśnie tę przerwę, możecie albo dołączyć do WOT-u, żeby przejść jakieś szkolenie, albo na dobrowolno, później pójść właśnie w rezerwę. No i mamy tam chyba plus 8, plus 6 punktów jakoś. Tak, to zależy od roku po prostu. Tak, ale na przykład też można zrobić coś takiego. Ja na przykład poszedłem na studia cywilne, skończyłem studia cywilne i dostałem się w końcu na studia wojskowe, więc na przykład można zrobić tak, że jeśli nie dostanie się na studia wojskowe, to jednak wybrać ten kierunek cywilny, poczekać tak rok. Wtedy też mamy legię akademicką na studiach cywilnych, to też jest, które może później plusować. I później po tym roku spróbować jeszcze raz, jak to nie wyjdzie, to można kolejny raz, a na przykład kontynuować te studia, no bo nawet jak dostaniecie na studia
wojskowe później, to można przepisać te oceny ze studiów cywilnych. No prawda? Właśnie, fajne jest to, co mówisz teraz i chciałam ciebie, Julia, zapytać, czy na przykład myślałaś o takiej możliwości, żeby przebranżowić się na studentkę wojskową? Powiem szczerze, że na samym początku, jak właśnie tutaj przyszłam, to tak pierwsze 2-3 miesiące się biłam z tymi myślami, czy po tym pierwszym roku nie przebranżowić się na te studia wojskowe. No ale teraz mi jakoś przeszło, bo podoba mi się to po prostu, na czym jestem. Ale widziałabyś na przykład siebie w mundurze? Tak. O, a ja do Adriana mam właśnie pytanie, bo później, że się przeniosłeś właśnie ten z cywilnych na wojskowe. Na którym roku się przeniosłeś, czy... Ja to skończyłem inżynierkę na specjalności awionika. Później troszkę popracowałem jako awionik w firmie. No i udało się, cofnąłem się znowu na pierwszy rok na studia wojskowe, ale przez pierwsze tak 2 lata mniej więcej przepisywałem sobie oceny spokojnie, no bo to jednak, jeśli wykładowcy widzieli, że kończyłem te studia i u nich też miałem wcześniej te przedmioty, to jednak rozumieli to i byli tak wyrozumiali, że przypisywali te oceny, więc to dało troszkę więcej, że można było się skupić na sporcie na przykład, na wlatywaniu jakichś godzin, więc jakoś to pomocne było w sumie, że byłem i na cywilnych, i na wojskowych. I jak oceniasz właśnie takie przerzucenie się właśnie po tylu latach? No bo powiedzmy sobie szczerze, z kim tutaj nie porozmawiasz, niektórzy mówią, o, próbuj po pierwszym roku, próbuj po drugim roku, a ty jak oceniasz? Warto było właśnie dokończyć właśnie? Próbuj zawsze? No myślę, że tak. Ja sobie sam powiedziałem, że tak, a ostatni raz spróbuję, jak to nie wyjdzie, no już mam ten zawód, więc odnajdę się jakoś jako cywil. Ale no, na szczęście udało się. W sumie tego nie żałuję. Poznałem też dużo znajomych, bliskich mi osób, więc jakoś spędziłem dobrze ten czas. Jednak takie więzi się no, mocne są na parę lat, można powiedzieć. W pokoju też dobrego współlokatora trafię na wspaniałego w sumie współlokatora, więc jakoś... Skoro już tak mi słodzisz, to ja troszkę goryczy wprowadzę. My się tu śmiejemy, że Adrian, jakby ludzie w jego wieku są już w stopniu majora, a on tutaj pod chorążę na uczelni. Jak się z tym w ogóle czujesz? No ja to niestety, może niestety albo niestety, 2 belki mam, brakuje mi gwiazdki, żeby być majorem, no ale no zobaczymy. A takie pytanie, jak tam krzyżował się jakiś wujek Adrian, czy coś innego? Oj, nie, no nie. Dziadzi mówi, no. Ale chyba ci służy, bo tak nie widać twojego wieku, ani różnicy tak między nami. Status student chyba, nie? No, to prawda. Jakoś potrafię się jak kameleon kamuflować tak do tego wieku, troszkę obniżyć swoje lata i jakoś dajemy radę. Odpowiednio się konserwuje. No dobra, i co? I mamy tu już wszystko mówione. No i potem co? Potem mamy... symulator jeszcze, prawda? Natalia wspomniałaś tak, o symulatorze. Pominęliśmy chyba w naszej tutaj kolejce, bo symulator jest przed kwalifikacyjnymi rozmowami i przed testami sprawnościowymi. I to mają tylko osoby, które startują na kierunki lotne. Z tego co wiem, orientuję się, to jest symulator F-16. Tak. I mamy 2 trasy lotu. Pierwszą powiedzmy taką próbną, drugą już taką na ocenę, a prawda jest taka, że liczą się nam 2 przeloty. Czyli tak naprawdę sprawdzane są nasze predyspozycje do późniejszego latania. Okej, okay. Tyle. Mamy wyniki później. Wynik rekrutacji. Każdy już wie, na jaką specjalność się dostał wojskową. I tu już tak jak rozmawiamy, jesteśmy w tym temacie, to potem mamy coś takiego jak szkolenie podstawowe zwane unitarką. Mamy. I musimy tutaj rozczarować wszystkich. Nie mamy wtedy najdłuższych wakacji w życiu, tylko mamy je o 1 miesiąc krótsze niż nasi koledzy. No ale właśnie, bo na przykład tutaj cywilni studenci, Adrian, co ty robiłeś w swoje najdłuższe wakacje? Zwiedzałem świat. Julia, co robiłaś? Też. Sebastian? Wykończeniówka. A my tutaj wszyscy w mundurkach rekrutację, bawiliśmy się w rekrutację i później w unitarkę. To co o tej unitarce? Karolina, co byś chciała ciekawego nam powiedzieć? Przybliżyć tak delikatnie. O swojej unitarce mogę powiedzieć tylko tyle, że była w dobie koronawirusa, więc nie byliśmy na uczelni, byliśmy na twierdzy Dęblin, tam z panami z AWL-u, którzy nas przeganiali, spędziliśmy cudowne 4 tygodnie. Był to ciężki okres, aczkolwiek teraz jak wspominamy, było ciężko,
może nie, że super ciężko, ale było ciężko, ale mimo wszystko miło się to wspomina, bo najbardziej się wtedy zgraliśmy, zżyliśmy z sobą, stworzyliśmy taką ekipę. Czyli tak wspomnienie powiem. Na całe życie później zostają. Tak, tak. Myślę, że warto coś takiego przeżyć i nie warto się wtedy poddawać, marudzić, tylko po prostu się zebrać i dlatego zgłoś się już dziś na zostańżołnierzem.pl i spotkamy się na najlepszym tarce twojego życia. Lokowana impreza? Dobra, unitarka unitarką. No i co, studia studiami, to pewnie sobie o tym jeszcze porozmawiamy. A tymczasem musimy zgrabnie przejść do rekrutacji cywilnej, bo to też jest ciekawe. Julia, opisz swoją rekrutację, jak to wyglądało od początku. Dobra, więc zacznę tak, że rekrutacja zaczynała się chyba w sierpniu. I tak, w tym roku będziemy w maju startować już z rekrutacją, ale rekrutacja na studia cywilne jest długodystansowa, powiedzmy. Tak, długo się czeka, ale warto. No i musiałam najpierw złożyć papiery, swoje wyniki z matury. No i dostałam się, jak przyszło mi powiadomienie we wrześniu, to aż się popłakałam z radości. Zrobisz to teraz na wizji dla nas? Teraz nie dam rady. Wiesz, jaka praca, taka płaca, no. Jak na wykończeniówce. Nie narzekam. Ale też nie ma co się oszukiwać, że rekrutacja zaczyna się również, jak przyjeżdżasz tutaj na drzwi otwarte. Możesz poznać szkołę, zobaczyć, jak to wygląda. Jeżeli ktoś ma taką ochotę, no to jak najbardziej jest to pomocne w podjęciu następnie decyzji. Szkoła jest super, oferuje szeroką gamę możliwości, różne kierunki, więc zapraszamy. Powiem wam, że w większości uczelni możemy podzielić na trzy takie kategorie, bym nawet powiedział, że cztery. Pierwsza, trudno się dostać, trudno się utrzymać. Druga, łatwo się dostać, trudno się utrzymać. A trzecia, łatwo się dostać, łatwo otrzymać i wiadomo, odwrotnie. Naszą uczelnię bym odpowiedział, że łatwo się dostać, ale trudno się utrzymać. I uważam to za pozytyw. A czemu tak uważam? Powiedzmy sobie szczerze, życie to taki bieg, w którym w najważniejszych nieraz momentach możemy się lekko, jakby to powiedzieć, no, przewrócić. Potknąć. Tak, i na przykład to, że na przykład nie udało nam się na maturze czy coś innego, czemu miałoby nam skreślić całe nasze życie? To właśnie, jak ja właśnie mówiłem, ja jestem po historii wiedzy do społeczeństwa. Ja się tutaj dostałem, wiadomo, tu w większości matematyka i fizyka króluje. Ale powiem wam, ja się tutaj odnalazłem się właśnie. Uczelnia dała mi możliwość właśnie pokazania, że jednak jestem wart tej uczelni, że jednak jestem wart tego kierunku i uważam, że to jest naprawdę pozytyw, że to, że łatwo się dostaliście tutaj, nie uważajcie to, że o, że łatwo będzie, jak tutaj będziecie. Nie. Tu jednak trzeba powiedzieć, że są dwa rodzaje studentów. Ci, którzy uczą się i ci, którzy studiują. I jednak uważam, że jak ktoś tutaj podejdzie naprawdę, żeby się coś nauczyć, nie będzie tego nigdy żałować. Myślę, że każdy student na LAWie to jest taki diament, który trzeba oszlifować, a później wychodzimy jako orły ze szkoły Orląt. O, jak tam taki właśnie. Dokładnie. A ja mam takie pytanie do właśnie cywilnych. Ile było tak tur rekrutacji? Bo na wojskowe, wiadomo, jest tylko ta jedna tura rekrutacyjna, gdzie kończąca rozmową kwalifikacyjną. A na studiach cywilnych, Julia, może ty powiesz, ile tak mniej więcej pamiętasz, ile u was było tak tur rekrutacji? Ja pamiętam, że były cztery, bo jeszcze we wrześniu i październiku była właśnie ta czwarta, ostatnia. A, czyli jak komuś na przykład też nie uda się dostać gdzieś na inne studia, to może jednak próbować złożyć te dokumenty. Tak, tak, można próbować. A Adrian, u ciebie jak? Ja mogę się przyznać, że przegapiłem pierwszy termin rekrutacji, po prostu zapomniałem złożyć papierów, no i byłem zestresowany właśnie, co teraz, gdzie się dostanę, ale okazało się, że jest jeszcze jedna tura, na którą już nie zapomniałem dostarczyć wszystkiego i udało mi się tu dostać, no i jak widać spełniam swoje marzenia. Jak się studiuje na uczelni wojskowej, będąc właśnie studentem cywilnym, bo to jednak musimy się jakoś tutaj dograć, zżyć się. Jak to właśnie z twojej perspektywy, Julia, wygląda? No, wygląda ogólnie dobrze. Wojskowie nie są straszni? Nie, jakoś ja nie mam zbyt dużego do czynienia ze studentami wojskowymi czy z żołnierzami. No i nie wiem, mam wrażenie, że my po prostu robimy swoje, oni swoje i funkcjonujemy. A ja właśnie
Na odwrót, miałem do czynienia dużo z wami. Uważam, że to są fajne znajomości, poznać ludzi również w wojsku. Mam tam przyjaciół, poznałem dzięki temu również ciebie, Mateusz. Ja ciebie też poznałem. Wspólne zajęcia są naprawdę wartościowe i uważam, że to jest coś fajnego, poznać ludzi po drugiej stronie, w zielonym mundurze. No i tak jak powiedzieliśmy, mamy tutaj osoby z całej Polski, prawda? I to jednak ta taka integracja, to jest coś pięknego. Tak, szczególnie walentynki u Adriana w Krakowie, to jest coś niesamowitego. Dobra, ja chcę coś dodać, że to zależy, ta integracja zależy od kierunku, na którym się po prostu jest. Bo u nas na bezpieczeństwie, no to my tak jakby kształcimy się w tym swoim i dopiero no, na tym pierwszym roku tak naprawdę, no to zbyt dużo się nie dzieje. Dopiero się zaczyna od drugiego. A zaczyna się chyba wszystko od trzęsień studenckich, prawda? Ktoś coś może o tym powiedzieć więcej? Super impreza. No dokładnie, w końcu wszyscy jesteśmy studentami, więc może o tym życiu studenckim teraz garść informacji przekażemy drogim widzom i kandydatom, jak to wygląda, bo jak dobrze wiemy, Dęblin no jest małą mieściną, prawda? Zgodzicie się chyba? Dokładnie. No i co w tym Dęblinie w ogóle możemy robić? Jako studenci, bo po prostu uczelnia, o tym jeszcze porozmawiamy, ale poza uczelnią, jak wygląda wasze życie? Co robicie tutaj w Dęblinie? No ja uważam, że same obiekty sportowe na uczelni, na terenie jednostki dają szeroką gamę możliwości uprawiania sportu przede wszystkim. Dobra, sport to jest jedno, co jeszcze? Są koła naukowe, mamy klub uczelniany, w którym możemy pograć w gry, odbywają się zawody sportowe. Turnieje no również dla ludzi bardziej w kierunku komputerów ukierunkowanych, czyli jakieś LOL, CS, FIFA, więc... Co tydzień w klubie uczelnianym jest zumba i aerobik. Żyć nie umierać. I uczęszczasz na takie tańce egzotyczne? Na razie nie miałam możliwości, bo byłam chora, ale za tydzień pójdę. Dajesz. Mateusz jest świetnym tancerzem, więc jeżeli ktoś chce, to jak zapraszam. Trzeba jakiegoś partnera na studniówkę, to... A tu już po studniówkach, co ja mówię? Bal inżynierski za chwilę. Ale w przyszłym roku będą, nic straconego. Ale trzeba też chyba spojrzeć tak z naszej perspektywy, bo my gdzieś tutaj na jednostce jesteśmy, tu żyjemy, tu śpimy, tu jemy, tu chodzimy na zajęcia i jakbyśmy tutaj mieli jeszcze nasz czas wolny spędzać, no to nie mielibyśmy też spojrzenia na świat, można powiedzieć, dookoła. A gdzieś możemy, niedaleko są Puławy, możemy pojechać sobie do Puław, coś w Puławach porobić. Są różne miejsca, jakieś jeziora w pobliżu, gdzieś można wyjechać ze znajomymi. O, do Kazimierza też można pojechać. Można do Kazimierza, no przecież Kazimierz jeszcze, jest malowidniczy. No i Lublin, albo Warszawa. Do Warszawy też jest dobre połączenie, ogólnie pociągami czy samochodem. Pamiętajcie, że jako studenci macie ten zniżkę na Intercity. 51% tylko cywilni, a 78% tylko wojskowi. Już nie mamy niestety tej zniżki, musimy się pożalić. Nie mamy tej zniżki, też dobrze, mamy zniżkę studencką. Ale tu ofensywnie poleciałeś, chyba jakieś dymy będą zaraz. Już nie będę zaczynać pewnego tematu finansowego. Skoro zacząłeś, to już może go pociągniemy. Karolina, ile pieniędzy dostajesz jako podchorąży? Pani podchorąży? Dostaję tyle, ile wysłużę, czyli wszystko. Bo to chyba ciekawi właśnie, ale myślę, że możemy o tym powiedzieć, bo to jednak jest jawny temat, prawda? Ustawa o obronie ojczyzny to wszystko wyregulowała. Jako teraz podchorążowie jesteśmy żołnierzami zawodowymi, a to oznacza, że i pensje mamy żołnierzy zawodowych. Tak, ale warto też wspomnieć o tym, że jest to uzależnione od stopnia, jaki posiadamy. No i od roku studiów, na którym jesteśmy. Tak. Tak. Czyli tak na logikę, patrząc na to, jakby ktoś poszedł na studia cywilne, zrobił na Legii Akademickiej kaprala i tak dołączył od pierwszego roku, to trochę jednak... Pierwszy rocznik ma zupełnie inaczej, bo oni mają 4560, czyli tą najniższą podstawę, można powiedzieć, pensję szeregowego, bez różnicy na stopień. Przez cały rok dostają jedną pensję. I tutaj wspomnimy, że to jest dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. To jest właśnie pierwszy rok. Dopiero później już mamy przejście na zawodowego żołnierza. Tak jak mówiłam wcześniej, pierwszy rok jest, że tak powiem, w cudzysłowie darmowy, że można zrezygnować w każdej chwili bez oddawania pieniędzy uczelni. No następne lata, no to wiadomo, w zależności na którym roku rezygnujemy, musimy tyle też oddać. A na przykład na unitarce ktoś rezygnował, czy nie trafiły się takie osoby? U nas na unitarce nie zrezygnował nikt. Właśnie taki silny rocznik, że tak powiem. Ale po unitarce, po pierwszym semestrze ludzie właśnie rezygnowali, bo
czuli, że to nie jest to, lub trafili na specjalność, na którą nie chcieli trafić i po prostu chcieli spróbować jeszcze raz się dostać na szkołę. No i teraz wiem, że się dostali, są właśnie z koleżanką na i są szczęśliwymi studentami naszej akademii. Tak właśnie. O, jeśli mógłbym kilka zadać naszego kolegi właśnie pytanie, bo tutaj mamy jego lotnictwo właśnie cywilne. Dużo słyszałem mitów, że na przykład do trzeciego semestru jednak, kiedy macie ten wybór specjalizacji, to jednak trochę walczycie między sobą, no bo trochę są tam limitowe miejsca. Byś nam trochę coś o tym popowiedział dla przyszłych na przykład kandydatów, jak się lepiej przygotować na to wszystko? No tak, nie ma co się oszukiwać, nie wszyscy staną pilotami, nie wszystkim uda się zakwalifikować na tą specjalizację. Wszyscy przychodzą tutaj z nadziejami, że będą latać, będą pilotami, więc no jest jakaś tam taka konkurencja między sobą o te miejsca. Jednakże uważam, że jeżeli komuś zależy i chce się dostać, to musi ciężko pracować, żeby utrzymać się w tym zawodzie. Czy taką rywalizację nazwałbyś zdrową, niezdrową, czy może wyścigiem szczurów? W jakich ramach byś się uszeregował? Zależy, jak to nazwać. Zależy też, w jakim towarzystwie się obracasz. Od roku różni są ludzie. Wszyscy o tym wiemy. Ja spotkałem na swojej drodze dużo fajnych ludzi. Nie miałem jakichś takich większych problemów z moimi kolegami i koleżankami z roku. Zobaczymy. A czy później, na przykład, jak już po tym trzecim semestrze, to później też występuje ta rywalizacja, czy już to jakoś tak się normuje, że jednak wszyscy odpuszczają, już każdy ma swoją specjalność i jest tak jak na studiach wojskowych, że każdy na początku ma swoją specjalność i każdy jakby w swoim kierunku się naucza po prostu. Na pewno byłoby to lepsze rozwiązanie, jeżeli każdy by wiedział, na jaki kierunek się dostaje, ale z drugiej strony, tak jak tu kolega wspomniał, że ta matura nie zawsze każdemu wychodzi, więc na pierwszych tych trzech semestrach jesteśmy, jakby walczymy o te oceny. Następnie się dostajemy na specjalizację. Faktycznie po trzecim, czwartym semestrze jest, te ciśnienie schodzi, bo już wiesz, w jakim kierunku będziesz się kształcił. Niektórzy będą szczęśliwi, niektórzy zawiedzeni. No niestety nie wszystkim uda się na to dostać, ale uważam, że są również inne kierunki na tej uczelni, które mogą bardzo rozwinąć właśnie, jeżeli chcesz dalej w tym lotnictwie być, możesz się dalej rozwijać. Są to kierunki jak bezzałogowe statki powietrzne, inżynieria lotnicza czy awionika. Sam mogę przyznać, że na pilotaż dostałem się dopiero po piątym semestrze, więc spędziłem 2 semestry na inżynierii i uważam, że to jest też świetny kierunek, który daje super perspektywę do pracy dalej w lotnictwie, w zawodzie, tylko że już na ziemi. A Julia, u ciebie jak to wygląda? Kiedy wy macie tak wybór specjalności? Dopiero po drugim semestrze. Teraz właśnie zaczęłam drugi semestr, więc jeszcze to mnie czeka dopiero. Będziemy się wszystkiego dowiadywać na temat tych różnych specjalności, na czym one polegają. No i na tym trzecim semestrze już zaczniemy. A masz już taki wybrany swoją specjalność, gdzie byś chciała? No bo to jednak, jak się słyszy o, nie wiem, bezpieczeństwie, to wtedy właśnie, że tam... Nie wiem, co chciałeś powiedzieć. Popatrzyłem tak na Sebastiana i ten, ale właśnie z bezpieczeństwem to jednak, że tam... Dużo studentów wybiera jednak kierunek też stewardzi, jakoś też w tym idą kierunku. Czy u ciebie też tak jest, czy jakiś inny jednak kierunek? U nas większość grupy głosuje za zarządzaniem kryzysowym. No proszę. Czyli widziałabyś się w mundurze, ale już w takim mundurku stewardessy już nie. Nie, tam raczej nie. Okej. Okay. A Seba, u ciebie jak to było? Kiedy to wybór specjalności właśnie? No... No też trzeci semestr można powiedzieć w większości. U nas jest taki, można było problem, że zaczynaliśmy, na pierwszym roku było nas około 50 osób. No to już wiadomo, można zrobić 2 specjalizacje. Ale to był czas koronawirusa, do dzisiaj pamiętam, na pierwszego dnia tego przyszliśmy na angielski, że tam spotkanie właśnie z naszą panią opiekun. I tak, było 50 osób, 30 osób tylko przyszło właśnie na spotkanie. I chwila, moment, jest już na tylko 16 osób, więc no, mieliśmy możliwość tylko jednej specjalizacji. No i zarządzanie z obsługą na lotnisku właśnie wygrało u nas. W ogóle jeszcze do logistyki mam takie ciekawe pytanie. Z tego, co widziałem na filmach promocyjnych, wy posiadacie taki
mini terminal, tak to nazwijmy. I możecie sprawdzać na przykład, czy w bagażach nie przewozi pasażer jakichś niedozwolonych substancji. Oczywiście. Jak to wygląda? Tak wstępnie, tak elementarnie mogę dopowiedzieć, że kto właśnie latał, ten wie. Każdy jakby przedmiot czy płyn ma swój własny kolor. W większości to automatycznie działa, widzimy to wszystko na komputerku. Mamy nawet jeszcze bramkę, możemy od razu też przepuścić właśnie i bagaż, i właśnie osobę. Jak na przykład, o, zadam wam takie pytanie. Jak myślicie, czy bramka sama sobie na przykład nieraz piszczy? Oczywiście, że tak. Oczywiście. A czemu? Żeby to wyrywkowo sprawdzić też daną osobę. No. Oczywiście, właśnie. Słuchajcie, drodzy widzowie. Rozmawiamy sobie tak tutaj ogólnie o naszej uczelni, ale pewnie was ciekawi, jak wygląda dzień z życia studenta, czy cywilnego, czy wojskowego. Jak to mniej więcej jest w naszym przypadku? Jak to wygląda? Więc tak, ja mieszkam ogólnie tutaj obok lotniska. No i nie przychodzę przez biuro przepustek, tylko przez inną bramę. Te takie tylnie. No i wstaję o 5:30, muszę się ogarnąć, zjeść śniadanie. Codziennie mam zajęcia od 8. No i później wracam, standardowo obiad. Jak jestem zmęczona, to idę spać, a później wychodzę sobie gdzieś. Z przepustkami jak to właśnie wygląda? Każdy musi mieć przepustkę, żeby wejść na teren jednostki wojskowej. Tak, każdy musi mieć. I te przepustki się wyrabia? Jak to jest? Wyrabia się w pierwszym tygodniu bycia tutaj. Odbiera się je, no i później można wejść o każdej porze tak naprawdę na jednostkę, tylko trzeba pokazać przepustkę. A teraz dziewczyny, tutaj nasze dziewczyny wojskowe, jak to jest z wami? Czy wy też myślicie sobie szukać mieszkania na mieście? Na szczęście nie mamy takiego problemu. Dostajemy mieszkanie, że tak powiem, od wojska. Każdy mieszka w przydzielonym sobie akademiku i pokoju. Pokoje są dwuosobowe. No i czasami zdarzają się też trzyosobowe, no to w zależności od ilości osób na roku i konfiguracji pokoju. Który akademik jest najlepszy, Natalia? Jak dla mnie to na razie Mewa, bo jest duża winda. Są 3 windy, 10 pięter i ładny widok na lotnisko. Można mieć telewizory w pokojach? Poproszę pewnie inny tak. Zestaw pytań. Pewnie tak. Moi drodzy, a jak wygląda taki dzień studenta wojskowego? No bo o akademikach powiedzieliśmy, tam mieszkamy, tam żyjemy. No ale, no jak to właśnie jest? Wstajemy rano, wstajemy później, mamy zajęcia, mamy jakieś apele? Właśnie tu Julia powiedziała, że o 5:30 wstaje, to... Ja się troszeczkę zdziwiłam, bo ja wstaję później. Czyli wojskowie wstają później niż cywile. Chodzi o to, żeby zdążyć na zaprawę na 6:00, więc każdy wstaje. A co to jest zaprawa, bo ja nie wiem. Już się tłumaczę, zaprawa. Ja na 4. roku już jestem, to nie wiem, co to jest zaprawa. Martynie, zapomniałeś. Czekajcie, tak jak w tej piosence, godzina 5:30, to? Tak. Dobra, zaprawa to jest, tak jest. Aktywność fizyczna. To jest rozruch po prostu poranny. Jest trasa wyznaczona, którą trzeba przebiec. Jest kontrolowana przez oficerów. Trzeba na niej się pojawić. Dużo kilometrów tam mamy do przebiegnięcia? 3 kilometry są. A tak z ciekawości pytanie, bo słyszałam od jednego kolegi, że jak jesteś w sekcji sportowej, to już na przykład zaprawa ciebie nie obowiązuje. Tak, to prawda, można się starać, ale to trzeba mieć ocenę z wychowania fizycznego, czyli z przedmiotu na uczelni, 5 na semestr, no i wtedy można właśnie taki wniosek złożyć do naszego tutaj, powiedzmy, kierownika zakładu wychowania fizycznego i wtedy jest możliwość zwolnienia z zaprawy. Tak, ale nie dość, że musisz mieć tą 5 jakby z WF-u, musisz również uczęszczać na sekcję. Tak, dokładnie. No i później co, jak zaprawa jest, a następnie co po zaprawie? Po zaprawie wracam do akademika. Idziemy spać, tak? I mogłabym się zaśmieć, że podchorąży jak nie ma coś do roboty, to idzie spać. Wiadomo, jak podchorąży może, to śpi. Ale potem mamy czas na śniadanie, na poranną toaletę, na przebranie się, bo też zależy od warunków pogodowych, w czym idziemy na zaprawę, bo jak jest zimno, to wiadomo, jest mundur. Jak jest już cieplej, to jest dres albo w ogóle krótki dres. Więc musimy się przebrać, przygotować się, bo o 7:30 czeka nas apel. No właśnie, ale jeszcze tej stołówce tutaj, bo tak mnie zaciekawiło. To jak to ogólnie wygląda ze stołówką studencką? Kto tam może jeść? Wszyscy tam jedzą? Każdy rok ma wydzielone godziny i w nich musi zdążyć zjeść posiłek. A studenci cywilni, jadacie na, Julia, jadasz na naszej stołówce? Nie, ja nie. Dlaczego? Mama mi gotuje obiadki. Ale jest możliwość wykupienia sobie takich karnetów, więc...
jak najbardziej. I przychodzisz, Adrian, rano na śniadanie, na stołówkę, czy jednak nie wybierasz u siebie na śniadanie, tylko obiad? Na śniadanie raczej nie, ale obiady już prędzej. Pozdrawiamy serdecznie pani kucharki, które gotują dla studentów. Ale powiem wam, że naprawdę to jest fajna sprawa. Powiedzmy sobie szczerze, nieraz kończymy jakaś 15, 18, na przykład się nie zdążyło zjeść. Jak na szybkiego, bilecik dajemy, bierzemy sobie jedzenie. Zawsze to jest jakaś fajna możliwość. Okej. I mamy śniadanie i mamy apel, tak, dziewczyny? Tak, Natalia, mamy apel o godzinie 7.30, czyli, bo może nie wszyscy wiedzą, to jest jakby takie spotkanie z naszymi dowódcami, spotykamy się całą kompanią i oni nas informują, na przykład, kto obejmuje służbę danego dnia, jakie mamy przedsięwzięcia na dany dzień i co się dzieje w następującym tygodniu. Tak, to jest właśnie takie spotkanie, można powiedzieć, organizacyjne, na którym właśnie informuje nas dowódca, jak nasze przedsięwzięcia będą realizowane, tak po wojskowemu mówiąc. I co? I później Karolina, zajęcia i nauka, nie? Tak, następnie idziemy na zajęcia. No, w zależności ile mamy zajęć, to wtedy jemy też obiad między zajęciami lub po. A następnie, no, w zależności też od planu, no, gdy kończymy zajęcia, no, mamy czas wolny od 15.30 oczywiście, w którym możemy robić to, co nam się podoba. Muszę to spytać, jakie są wasze najgorsze zajęcia na uczelni, najtrudniejsze? Macie takie? Czy wszystko jest łatwe, przyjemne i wam przychodzi zdawalność z przyjemnością? Każdy ma inne predyspozycje, więc myślę, że to indywidualna sprawa. Tak myślałem, że powiedzą dyplomatycznie. A mam też takie pytanie odnośnie dalej jedzenia, bo wiadomo, człowiek głodny. Adrian długo na stołówce siedzi. Skoro jesteśmy siedzi. Głodni, tutaj możemy się poczęstować. Ale nie, na przykład do Adriana, Sebastiana bądź Julii. Jeśli nie zjecie śniadania u siebie na mieszkaniu, czy jest możliwość takiego posiłku na uczelni? Jest jakiś bufet? Czy tylko czekacie już później do obiadu na przykład? Adrian udaje, ale w bufecie ciągle siedzi, ale tak, jest bufet, więc... Jak widać po nim, nie, że siedzi. I tam jest bardzo pyszne jedzonko. A czyli tam już zajadasz? Tak, tam było. Okej. Adrian, Sebastian, co robicie sobie po tych zajęciach wolnych? Otwieram lodówkę i albo wzdycham zamykając, albo coś zaczynam sobie gotować. No bo... Albo biegniesz do Biedronki na zakupy, tak? Oczywiście. Tak. A Mati, u nas jak to wygląda? U nas to wygląda tak, że wiadomo, podchorążowie się uczą pilnie, prawda? Każdy z nas się uczy, ale oprócz tego, tak jak już wspomnieliśmy, myślę, że to jest dobry moment, żeby poruszyć temat organizacji studenckich. Tak jak tutaj teraz jesteśmy na scenie klubu uczelnianego, który serdecznie pozdrawiamy, mamy możliwość naprawdę skorzystania z fantastycznych miejsc. Tak jak właśnie wspomnieliśmy, klub uczelniany, nasz stadion wojskowy tutaj z pełną infrastrukturą sportową. No w klubie uczelnianym też chyba jest tak, że raz w tygodniu nawet jest jakiś seans filmowy puszczany, że można jednak skorzystać, przyjść tak wieczorem. Tak, jakieś wydarzenia sportowe też możemy tutaj sobie oglądać. Mamy tutaj... Może teraz tego nie widać, bo na naszym niebie widnieją wspaniałe modele samolotów, które tak swoją drogą są sporządzone przez nasze koło młodych konstruktorów, którzy właśnie użyczyli nam takich modelów. Więc mamy tutaj modele, mamy koło młodych konstruktorów, mamy też z takich organizacji studenckich koło logistyczne, prawda? Tak, mamy logistyczne koło naukowe studentów szkoły Orląt, LKNS. A oprócz tego... A oprócz tego jeszcze mogę dodać, bo też jestem w drugim kole, jest to Space Lab, koło naukowe astronomiczne i astronautyczne. Nie, mogę tutaj coś dopowiedzieć? Tak, jak najbardziej. No to może zacznę od tak, że na pierwszym roku zostałem właśnie przez mojego kolegę Olafa zaproszony właśnie do koła astronomicznego, astronautycznego Space Lab i po roku bycia zwykłym członkiem zostałem tam sekretarzem, więc jakby to powiedzieć, już trochę zabawy tutaj z pewnym, no... Z urzędnictwem już miałem, no, kto wie, ten wie, jak tutaj jest, ale no, ze swojej strony mogę powiedzieć, czy mogę powiedzieć, ja muszę jakby to wypowiedzieć siebie, że uczelnia, tak jak i wszystkie koła, to nie jest tak, że studenci są dla uczelni, dla kół, a właśnie ta szkoła i koła są dla nich. To jak na przykład my teraz prowadzimy, bo na przykład teraz w kole astronomicznym wyjeżdżamy na obserwacje, możemy jeździć właśnie na jakieś konferencje i tym podobnie, ale to wszystko zależy od tego, co chcą wasi członkowie.
No właśnie, bo na przykład Koło Młodych Konstruktorów, Karolina, chciałaś powiedzieć, że oni... Tak, Koło Młodych Konstruktorów to bardzo prężnie działające koło, które jeździ na różne zawody. W tym roku jadą znów do Stanów Zjednoczonych na konkurs, w którym w zeszłym roku zajęli 3. miejsce, bo są to międzynarodowe, no światowe zawody modelarskie, więc myślę, że no wysokie loty. Na ile taki wyjazd do Stanów Zjednoczonych? Taki na dzień z powrotem. Z tego co wiem, w zeszłym roku był to niecały tydzień, w tym roku jest ponad tydzień w Stanach i to na Florydzie w tym roku. Na koszt szkoły. Oczywiście. Tych kół ogólnie mamy no prawie praktycznie 20 kół takich studenckich. Może pozwolę, że też powiem o tej logistycznej, bo mi jest tak, za chwilę... Tak, powiemy. Właśnie chciałem wymieniać te koła, ale skoro o logistyce mowa, to możesz narzucić temat. Właśnie zacząłem właśnie od jednego, to powiem już od razu drugie, żeby za chwilę opiekunowie nie powiedzieli, że co ja tak słabo reprezentuję. No to w drugim to już mogę się też poszczycić. Jestem wiceprezesem do spraw naukowych, chociaż tego nie widać, ale... Coś jest studenckie tam życie chyba nie przyczyniło się dobrze dla twojej fryzury. DX2 już nie pomagało, tyle powiem. Ale naprawdę działamy, jeździmy na konferencje. Jak właśnie sam powiedziałeś, mamy właśnie takie mini ala ten, u nas ten wejście, ten dla pasażerów, te bagaże. Mamy też czytnik kodów kreskowych. Może tak z jednej strony to nudno brzmi, ale powiedzmy sobie szczerze, że dzięki tym czytnikom, że mamy te kody kreskowe, kody QR, to na przykład kiedy na przykład coś wysyłamy czy coś innego, to od razu jest kilka sekund, idzie dalej. Jakby na przykład tego nie było, to pomyślmy sobie szczerze, ile teraz, jak myślicie, paczek na przykład dziennie gdzieś jest wysyłane? Dziennie na całym świecie? Dziennie na całym świecie. Miliardy. No może miliony, miliardy, ale pomyślcie sobie, jakby to tak z imienia, nazwiska, adresu i to tak właśnie tak czytać. A dzięki temu to wiesz, pyk, okej, już wiadomo, pyk, już wiadomo. I na przykład dzięki takim sprzętom, które my na przykład kupujemy właśnie za fundusz naszego koła, mamy możliwość na przykład się uczyć, poznawać to wszystko. I później na przykład, nie wiem, czy może to później będzie mówione, bardziej naciśniemy na ten temat, ale jest możliwość, jak dołączymy do jakiegoś koła, to na przykład połączyć, jeśli to ma coś wspólnego z naszym kierunkiem, napisać jakąś pracę na przykład inżyniersko, typu na przykład ja jako jestem w kole logistycznym, mogę też korzystać na przykład właśnie z tamtej aparatury później. Do tak, z pewnością właśnie przynależność studencka do kół naukowych naprawdę rozwija nasze zainteresowania. Ja tak tylko sobie pozwolę ze ściągawki wymienić te koła, bo naprawdę tak mamy mnóstwo, czy to szybowcowe koło naukowe, czy to Stowarzyszenie Studentów Iskra, Skrzydlaty Wolontariat, koło spadochronowe, koło nawigacji, historii lotnictwa, Space Lab, o którym powiedziałeś, strzelecko-taktyczne i naprawdę można wymieniać mnóstwo tych kół, więc jest z czego wybierać, dlatego nasza oferta taka właśnie poza uczelniana no jest naprawdę szeroka. I zumba. O, ale też pamiętajmy, wybacz, że ci tak przerwę, ale jeśli na przykład nie ma jakiegoś koła, które na przykład wy się interesujecie, sami możecie to stworzyć. Tak, dokładnie. I z takich właśnie ciekawszych, może nie do końca kół naukowych, ale organizacji studenckich, myślę, że warto wspomnieć o zespole Peyota. Jednak to jest chluba naszej uczelni. Mamy tutaj przedstawicielkę, Karolina. Tak, zespół Peyota jest to zespół składający się z podchorążych naszej akademii. Gramy, śpiewamy, różne covery i tak dalej. Co nam się podoba, nie jest to narzucone odgórnie, jakby działam... To był pomysł podchorążych, żeby to powstało. Skąd w ogóle nazwa Peyota? No bo Peyota to jest, jak pewnie wiecie, większość wie, Peyot to jest przepustka jednorazowa. Jak to Albert mówi, nasz lider zespołu, to Peyotę na weekend każdy chce i nas też każdy chce. Na weekend, tak? Nie tylko. A zagracie w tym roku na Juvenaliach, na skrzydlatych Juvenaliach? Tak, oczywiście. Myślę, że jeśli tylko dostaniemy taką propozycję, jak najbardziej. To już z tego miejsca, jako samorząd studentów, zapraszamy was na Juvenalia. A ja was zapraszam na nasz Instagram, peyota.love. Możecie nas tam obserwować. Nie ma tego, to promocja. Tak właśnie. Ale jak już właśnie tak o Juvenaliach, o takich ciekawych eventach studenckich. Natalia, wiemy, że w tym roku kandydowałaś do Rady Uczelnianej Samorządu. Kandydowałam i dziękuję z góry za wszystkie głosy, bo udało mi się dostać. Można powiedzieć, że walka na naszym instytucie była zacięta, ponieważ dla każdego kierunku jest przeznaczona ilość mandatów i w tym roku na nawigacji było najwięcej chętnych, a z 2 mandatów udało mi się dostać. Więc ogromne gratulacje. Oprócz ciebie wiemy, że Adrian również dostał się do samorządu. A, również. I co chcecie działać jako samorząd? Czym w ogóle się zajmuje samorząd uczelniany?
A to nie wiemy, to dopiero się dowiemy. A nie wiecie jeszcze, tak? To jesteśmy dopiero w Radzie. Ty jesteś dopiero w sumie zaczynamy w samorządzie. Swoją przygodę. A czyli odbijacie pytania do mnie, tak? Oczywiście właśnie. Czym zajmuje się samorząd w takim razie? Samorząd organizuje się, to jest jakby taka osobna jednostka uczelniana, która również bierze udział przy różnych opiniowaniach, przy różnym prowadzeniu tego tej życia na uczelni, jako właśnie taka jednostka, powiedzmy, administracyjna. Ale oprócz tego reprezentujemy dobro studentów, prawda? I tym dobrym studentów właśnie chciałem tak zgrabnie przejść do tematów imprez. I tematów... A dobra, a na przykład jak przyjdę, tak jestem na pierwszym roku, przychodzę sobie na uczelnię, czy mogę startować do takiego samorządu? Oczywiście, do samorządu można startować od razu. Wybory do samorządu mamy co 2 lata. I właśnie ta kadencja 2-letnia, no, żeby praktycznie był ten czas, żeby coś działać więcej, prawda? I teraz takich działań będą juwenalia. Czy będziecie działać, będziecie organizować juwenalia, Adrian? No jeśli zostanę wybrany do tego, żeby organizować jakoś juwenalia, to mam nadzieję, że we współpracy z innymi członkami samorządu jakoś to zorganizujemy. Może też spróbujemy zorganizować z innymi uczelniami, bo jednak to też mamy współpracę tutaj w Lublinie z jakimiś uczelniami. Może w Warszawie też spróbujemy nawiązać kontakt. Jakoś zorganizować ten czas, żeby to jakoś czas naszym studentom tak, lepiej płynął. Tak, bo to czas dobrej zabawy, czas wspaniałych właśnie znajomości, koncertów, czas właśnie takich pikników studenckich. Myślę, że na pewno każdy z nas skorzysta. Czy macie jakieś ciekawe doświadczenia z zeszłorocznymi juwenaliami? Adrian się uśmiecha. Dobrze się bawiłem. Dobrze się bawiłem? Ale na przykład Julia nie była na żadnych juwenaliach. Nie, ja nie miałam jeszcze takiej okazji. Czyli to będzie twój debiut teraz. Przyjdziesz? Nie wiem, zobaczę. Adrian zaprasza, tak? O, ja tu z tego miejsca wszystkich zapraszam. Jak oczywiście będziemy mieli termin, to poinformujemy na naszych tam socialach, kiedy to będzie. Ogólnie to w większości na przykład, jak było rok temu, była piknik organizowany też przez samorząd, a następnego dnia był juwenalia, więc na pikniku też warto przyjść, jednak zintegrować się z... Albo pokręcić kołem fortuny. Tak, aby zakręcić kołem fortuny. W ogóle zapraszamy wszystkich na takie eventy, tak samo właśnie was, drodzy widzowie, kandydaci, bo to jest też fajna opcja spotkać studentów, bo tak naprawdę najwięcej o uczelni danej dowiecie się od studentów. Czy to w bezpośrednim kontakcie, czy to przez taką właśnie formę online, kiedy to my tutaj się produkujemy i opowiadamy, jak to jest na naszej szkole Orląt. No tak, na przykład też mamy wyjazdy jakieś promocyjne na jakieś targi, więc wtedy też warto na przykład do nas podejść, też nie gryziemy, nie jesteśmy jacyś agresywni i wtedy podejść, zapytać się, jak to wygląda, bo jednak informacja tak z pierwszej ręki to najwięcej oddaje w sumie. I nie tylko na takie konwenty, no do szkoły możemy na przykład przyjechać, jeśli zgłosi się do nas jakaś szkoła. Tak, studenci też jeżdżą. Tak, możemy pojechać, naprawdę, więc jeśli ktoś ma ochotę posłuchać nas na żywo, zapraszamy, naprawdę. Czekamy tylko na wasze zgłoszenia. Ja tam ochotę na żywo zespół Peyoty posłuchać. Myślę, że juwenalia to dobra opcja. Ale właśnie oprócz juwenaliów mamy też tak zwany tydzień już chyba podchorążego, prawda? To jest listopadowe uroczystości. Natalia, coś więcej o tym mogłabyś powiedzieć? W tygodniu podchorążego mamy na pewno bal. Jest to uroczysty bal, który kończy nam cały tydzień, ale przed mamy jeszcze uroczysty capsztyk. Jest to taka historyczna, taka tradycja, właśnie nawiązanie do... Powstanie listopadowe i wtedy dokładnie. Właśnie, że podchorążowie ruszyli w tym powstaniu. I to jest takie przekazanie, uroczyste przekazanie władzy, bo wtedy nasz magnificencja, rektor komendant, przekazuje swoją władzę dla obecnego przewodniczącego samorządu studentów. Tak, czyli władza w uczelni tego dnia spoczywa na rękach studentów i studenci tak naprawdę mogą rządzić, więc... No, wtedy jest to ciekawe doświadczenie. Jest ciekawe. Wtedy też warto na przykład przyjść na taki uroczysty capsztyk, bo to też jednak odbywa się to wieczorem i to też daje takie atmosfera jest inna właśnie. Trzeba po prostu przyjść i zobaczyć, żeby to poczuć. Tak, dokładnie. To jeszcze tak tego napomknę, nie żebym dostał informację na ucho, bo żadnych słowek nie mam. 1830 rok, powstanie listopadowe, noc listopadowa. I to właśnie jest jakby ta nasza pamiątka, kiedy ten zryw podchorążych w Warszawie miał miejsce. Więc my teraz też się zrywamy i tutaj ładnie świadczymy tą naszą działalność. No ale wtedy oprócz tego capsztyku też balu podchorążego i biesiady, to też mamy ogólnie cały tydzień. To jest jakieś tam na przykład konkursy, więc to jednak jest organizowane przez AZS na przykład nasz. To wtedy, nie wiem, czy to Mati, czy Karolina mogą więcej się wypowiedzieć na temat AZS-u, ale
jakieś turnieje organizowane są, żeby to jednak tym przez cały ten tydzień umilić czas studentom czy też podchorążym? No dokładnie, Akademicki Związek Sportowy prężnie działa w naszej uczelni. Też musimy zareklamować tą działalność, bo możemy się rozwijać w różnych sportach. Wy się rozwijacie w jakichś dyscyplinach, Julia? Ja na razie nie, bo dopiero się uczę wszystkiego o tej uczelni, ale mam nadzieję, że zacznę się rozwijać i zacznę to jeszcze bardziej poznawać. Adrian. Oj. Nie ten, Adrian. No ja byłem członkiem sekcji piłki nożnej, a niestety obecnie nie mam takiej możliwości, aby dalej w jej życiu uczestniczyć, ale czasem jak grają jakieś fajne mecze, to chętnie pomagam swoim sędziowskim okiem. Prawie nie zdobyłeś na lawie, rozumiemy? Prawie. Tu praktykę. Praktyka. Skoro to słowo już padło, to już tak naprawdę przelecieliśmy chyba cały rok akademicki mniej więcej, opowiadaliśmy jak to wygląda, no ale jest jeszcze okres wakacyjny. Co studenci robią w wakacje? Jeżeli chodzi o studentów cywilnych, również jesteśmy zobowiązani do odbycia praktyki, która przygotuje nas później do zawodu. Te praktyki w zależności od roku mają swój wymiar godzin i wówczas jesteśmy zobowiązani w jakimś zakładzie odbyć taką praktykę. Właśnie, no bo kierunki lotnicze, tutaj teraz może takie bardziej lotnicze będzie pytanie do naszych pilotów. Adrian, do ciebie. Słuchaj, jak to jest z lataniem? Bo jednak uczelnia lotnicza, szkoła Orląt, prawda, kształci polskich pilotów wojskowych. Mamy Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego. Jak to wygląda z nalotem? W ogóle na czym latamy? Jaki mamy sprzęt tutaj w Dęblinie? No to dobrze, no to może zacznijmy tak, że nie latamy od samego początku, tylko latamy po pierwszym roku, że pierwszy rok, no ogólnie zajęcia na uczelni, dopiero przychodzi ten okres praktyk i dopiero wtedy trafiamy do Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego. No i wtedy pod okiem instruktorów naszych wlatujemy godziny, wlatujemy licencję PPLA, jeśli jest ktoś na samolotach, a jak ktoś na śmigłowcach, no to PPLH. No i po PPLA ciąg dalszy szkolenia, tak jak studenci cywilni, mamy wtedy wszystkie uprawnienia prawie do CEPLA. Niestety nie robimy CEPLA, ale do IERA. Do zawodowej licencji, tak? Tak, tak, tak. Do IERA kończymy, do lotów po przyrządach i następnie to tak wychodzi nam 3 lata, żeby na tym 4. roku móc już trafić na jednostkę do bazy wojskowej i zależnie od naszej specjalności, to albo to jest w Dęblinie, albo właśnie do Radomia i wtedy już kontynuujemy dalsze szkolenie na statkach wojskowych, bo w Akademickim Centrum Szkolenia, w ACSL-u, to mamy statki powietrzne, statki cywilne. Zaczynamy na DA-20 i mamy DA-20, DA-40. Na przykład na DA-40 robimy IERA. Specjalność samoloty transportowe mają jeszcze DA-42 i wtedy robią też MEPLA. Oprócz tego mamy też nasz symulator, gdzie też kontynuujemy nasze szkolenie do tam lotów po przyrządach. A oprócz tego na śmigłowcowych, no to ty zapewne sam wiesz, bo jesteś na tym. Tak, Gimbal G2 Cavalry, Robinson R44 to są właśnie nasze maszyny, na których robimy to szkolenie. A wy latacie na Diamondach, czyli diamenci z naszej uczelni latają na Diamondach, tak? No tak, oczywiście właśnie, że diamenty są szkolone na diamentach, więc na Diamondach. Też uczelnia zakupiła ostatnio do lotów akrobacyjnych Extra 300, więc to też daje jakieś większe możliwości, żeby poznać przed pójściem na przykład na Orliki, poznać jednak tą akrobację, jak to wygląda, z czym to się je. Wszystko nam ładnie powiedziałeś, to teraz zmienimy zakres naszych praktyk. Ruch lotniczy. Jak to jest być kontrolerem na wieży? Tego ci jeszcze nie powiem, ponieważ dopiero zaczęłam szkolenie. Jestem na 3. roku. Pierwsze 2 lata są takie wprowadzające, to są ogólne zajęcia takie nawigacyjne, a następnie na 3. roku rozpoczyna się szkolenie w ośrodku szkolenia personelu służb ruchu lotniczego, bardzo długa nazwa, i tam przez rok odbywają się zajęcia teoretyczne do podstawowej licencji zwanej potocznie basiciem. Następnie po roku przygotowania
jest 3,5-miesięczne szkolenie symulatorowe, takie na symulatorze. Czyli symulujecie różne zjawiska, przypadki lotnicze? Tak, szkoła 1 kwietnia 2022 roku zakupiła najnowszy symulator, w którym można symulować każde warunki meteorologiczne i sytuacje na lotnisku. Właśnie z taką naprawdę super grafiką, także nie jest to taki Minecraft. Więc naprawdę myślę, że to też podnosi kwalifikacje później wyszkolenia. Ale wracając, to po tym 3,5-miesięcznym szkoleniu podstawowym jakby na symulatorze zaczyna się kolejny okres roczny szkolenia również praktycznego na symulatorze, ale na poziomie zaawansowanym. I wtedy, po tym zaawansowanym okresie, dostajemy się na jednostki wojskowe, w których kończymy licencję i wtedy zostajemy kontrolerami ruchu lotniczego. I wtedy już w tych jednostkach normalnie na wieży tam sobie siedzicie i operujecie. Jesteśmy praktykantami, jesteśmy pomocą i później w miarę... Czy sprzątacie? Nie, absolutnie. W czasie naszych podnoszenia naszych kwalifikacji, jakby powierzają nam coraz bardziej odpowiedzialne zadania, no i wtedy pełnimy służbę kontroli ruchu lotniczego. Bo też w sumie, jak można zauważyć, bo my tutaj z Mati, Natalią, jesteśmy w kombinezonach lotniczych, a tutaj właśnie Karolina jest w mundurze, no bo na co dzień właśnie jak to wygląda? Chodzimy w mundurach, czy... Tak, kontrolerzy ruchu lotniczego chodzą w zwykłych mundurach, jak możecie zobaczyć. Nie jesteśmy latający, jesteśmy na ziemi, aczkolwiek nasza praca jest równie ciężka i myślę, że niedoceniana, ponieważ nas nie widać, a kontrolujemy i zapewniamy bezpieczeństwo w locie, co jest najważniejsze. A Mati, my też chodzimy w mundurach takich polowych, czy od razu tylko w takim kombinezonie? My chodzimy na zajęcia w mundurach polowych. Ale jeżeli mamy okres praktyk, jeżeli latamy, no to wtedy właśnie, żeby to, powiedzmy, wyglądać, jak już Karolina ładnie powiedziała, no to żeby wyglądać, to chodzimy w kombinezonach lotniczych i właśnie to jest nasz codzienny ubiór, jeżeli wykonujemy loty. A jeszcze jakiś dodatkowy mamy? A oczywiście, że mamy. Mamy mundur wyjściowy. Mundur wyjściowy to jest taki ciemniejszy granat, taki ciemno-niebieski kolor. Stalowy. Stalowy, dokładnie. Dziękuję za poprawkę. Oczywiście z krawatem. Taka właśnie stalowa koszula. Bardzo elegancko się wszyscy prezentują. Prawda? Czy to prawda, że za mundurem panny sznurem? Myślę, że nie. Prawda, oczywiście, że prawda. Ale w sumie, Adrian, ty też, wy chyba jako studenci cywilni też macie taki kombinezon, czy tak sobie latacie, nie wiem, jak na co dzień chodzicie? Otrzymujemy również pełne uprzyrządowanie, kombinezon, buty. I u was jak wygląda z praktykami? No bo tu mamy, Karolina opowiadała nam też, a u was jak to jest, kiedy trafiacie? No, jeżeli chodzi na kierunku pilotaż statku powietrznego, również odbywam taką samą praktykę jak wy, więc budujemy swój nalot w każde wakacje. A w trasach, różnych innych szkoleniach teoretycznych i praktycznych. A Sebastian? No, u nas to może tak na początku zacznę, że każdy kierunek cywilny ma ileś tam godzin na przykład właśnie do wyrobienia, a my jako szczęśliwi logistycy nie mamy godzin, a mamy 2 miesiące do zrobienia. Z jednej strony na początku to trochę mnie to bolało, bo jednakowoż mógłbym pójść do pracy czy coś innego, ale później... Na wykończeniówkę. Tak, zgadza się. Naprawdę nie narzekam. Ładnie płacą. Więc wiem, jak coś to gdzie pójdę. Ale wracając, gdy się poobserwuje jednak rynek pracy dla logistyków, można naprawdę zauważyć, że tak od drzwi ciebie jednak nie wezmą bez pewnej praktyki. Więc to, że musimy zrobić tak około pół roku praktyk przez cały nasz, jakby powiedzieć, inżynierkę. Jednak się to opłaca, bo później przychodzisz na rozmowę o pracę, tak jak właśnie tutaj mieliście na sam początek i masz o czym rozmawiać, no bo jakby to powiedzieć, nie będziemy na rozmowie o pracy, nie wiem, jakieś formułki dawać, nie wiem, definicje. Trzeba jednakowoż coś ukazać, że na czymś pracowaliśmy. Ja już na przykład mogę powiedzieć, że pracowałem na ten programach, na których tworzyłem, jakby to powiedzieć, wyjazdy na przykład transportu, na przykład, nie wiem, do Włoch, do Niemiec miałem właśnie też taką możliwość. Tak, organizacja transportu jednak, część tych właśnie logistycznych działań. Ja mam jeszcze takie pytanie, no bo u nas na przykład jako podchorążowie, no to nam to organizuje uczelnia wojsko. Tu Adrian też jest na kierunku lotnym, więc to też mu ACSL. A u was jak to jest? Też macie jakoś, jak trafiacie do jakiejś firmy, to przez dzięki uczelni macie jakieś kontakty? Czy sami musicie? O, i tutaj
czytając Ikara i wiadomo, rozmawiając z naszym opiekunem, mamy trzy możliwości. To chyba w większości cywilni mają taką możliwość. Pierwsza możliwość to jest taka, że właśnie nam szkoła właśnie przygotowuje właśnie jakieś firmy. Plusem jest to, że to są po pierwsze już dobrze wybrane, dobrze sprawdzone firmy, gdzie możemy zdobyć bardzo dobrze doświadczenie. Ale minusem jest to, że no, przepraszam bardzo, ja mieszkam na Podlasiu, koło Łomży. A mogę... nie ma miejsc pracy? No nie, słuchaj, no mamy, ale już nie będę, wiesz, jak za chwilę mówić tutaj o tych wszystkich firmach, no jeszcze mi nie zapłacili za to. Ale no, jak mi by wysłali do Łodzi, to już ja nie mam wyboru, ja bym musiał tam pójść, a to wiadomo, zamieszkanie tym podobnie. Druga możliwość to jest to, że my szukamy firm, wysyłamy do opiekunów, opiekunowie sprawdzają, czy oni na przykład... dadzą radę na przykład nauczyć nas tego, co oni wymagają od nas na praktykach. I tak na przykład przez 2 lata wybierałem sobie firmę cywilną. Nazewnictwa nie będę opowiadać, ale mogę powiedzieć, że naprawdę wspaniali ludzie tam poznałem, którzy mnie dużo nauczyli. A trzecia zaś możliwość, no bo te dwie pierwsze możliwości to było za darmo. No powiedzmy sobie szczerze, no praktyki za darmo. Ale jest możliwość, że jeśli... to trzeba na więcej niż 2 miesiące, możesz znaleźć firmę logistyczną, która by wzięła cię na pracę na 3-4 miesiące. To jest w większości dla osób, które na przykład zaocznie studiują, ale osoby, które stacjonarnie też studiują, też mają taką możliwość, żeby po prostu umowę o pracę i szkoła to też przyjmuje jako praktyki. Wszystko jasne. A bezpieczeństwo i praktyki? Pewnie jeszcze może dużo nie wiesz, bo dopiero jesteś na pierwszym roku taką naszą tutaj świeżynką w tym cage'u, ale... ale jak to mniej więcej wygląda? Orientujesz się już? Tak, dowiedziałam się, że na bezpieczeństwie po 1 roku jest 1 miesiąc praktyk. No i właśnie uczelnia daje 2 możliwości, bynajmniej ja wiem o 2, że raz wybieramy sobie uczelnię, wybieramy firmę, no i uczelnia zatwierdza albo nie, albo uczelnia daje nam jakąś firmę do wyboru i tam po prostu mamy praktyki. Co na takich praktykach można robić na przykład? No, w zależności od specjalności, jaką wybierzemy, to właśnie to będziemy robić. Czyli na przykład jak zarządzanie kryzysowe, no to pewnie coś związane z papierkami. A Natalia, u was jak to wygląda? U nas jest taka sprawa, że nasz kierunek jest jednak nowy. I na razie 2 pierwsze lata mamy razem z KRL i z NN. Teraz byliśmy na takich, powiedzmy, praktykach zapoznawczych, poznawaliśmy jednostki, gdzie możemy trafić, co nas może czekać. Mieliśmy okazję porozmawiać właśnie z osobami, które też są nawigatorami, z pracującymi na statkach powietrznych, bo jednak w przypadku innych specjalności jest możliwość dowiedzenia się od znajomych, od wyższych roczników, co robicie, jak wygląda. My natomiast tej możliwości nie mamy jako 1 rocznik, na których otworzono. Przecieracie szlaki po prostu. Tak, my przecieramy właśnie szlaki. Z tego co wiem, czeka nas też normalne szkolenie lotnicze, nalot prawdopodobnie na Dajmondach, planowanie tras, ponieważ w przyszłości mamy możliwość trafienia do 4 jednostek, w tym albo na śmigła, albo na samoloty transportowe, tudzież na Herkulesy, bardzo już przepotężne maszyny, albo też na śmigła do jednostek morskich, czy na nasze bryzki, które latają właśnie, na bryzy, żeby było jasne, na nasze bryzy do jednostek nadmorskich. Także za wiele jeszcze nie mogę wam powiedzieć. Czy takie praktyki wakacyjne jakby w bazach lotniczych wiążą się już, powiedzmy, z potencjalną pracą na przyszłość? Że na przykład, jeżeli trafimy do tej jednostki na praktyki, to jest duże prawdopodobieństwo, że tam zostaniemy. Tak, kontrolerzy ruchu lotniczego mają taką możliwość, że tak powiem, ponieważ gdy rozpocznie się praktykę na którymś z lotnisk, zaczyna się tam wyrabianie licencji na konkretne lotnisko, więc po szkole trafia się tam, żeby też dokończyć licencję na to lotnisko. Jednakże zdarzają się przypadki, gdzie mogą wysłać was na całkiem inne lotnisko, wtedy no niestety trzeba zaczynać licencję na dane lotnisko od początku. No to ciekawe, ciekawe. Mati, u nas jak to jest? U nas jak to jest? My jak wspomnieliśmy, mamy już od właśnie 4 roku praktyki tutaj na bazie w Dęblinie. Tutaj zaczynamy naszą przygodę już tak naprawdę z lotnictwem wojskowym. Zależy, nie tylko w Dęblinie, bo no i w Radomiu. Nie tylko, albo w Radomiu właśnie, w zależności od kierunku. Akurat ja na kierunku, na specjalności pilotaż śmigłowca trafiam tutaj do Dęblina teraz do bazy. Tutaj właśnie będę robił ten nalot wojskowy. Adrian jako nasz tutaj odrzut. O tak, odrzut. Odrzut będzie w Radomiu, będzie się szkolił. Tak, bo my razem ogólnie bierzemy 4. skrzydło tak, lotnictwa szkolnego. Ale później właśnie z bazami to już trafiamy, po całej Polsce możemy zostać rozsiani, prawda? Tak, tak. No właśnie do 5. roku jesteśmy tu w
albo Dęblin, albo Radom, a następnie już po promocji gdzieś tam, gdzie nas wyślą, tam trafimy. No dobrze, a może tak inaczej, bo już po praktykach, no to co mam po praktykach? Urlop może. Urlop nagrodowy, urlop ogólnie. Ogólnie studenci wojskowi mają miesiąc urlopu na wakacjach. Jest to czas, żeby odpocząć się fizycznie i psychicznie od uczelni, żeby troszkę, wiadomo, pozwiedzać, przygotować się na kolejny semestr. No i cóż więcej. A studenci cywilni, jak to mają, urlopy mają? Macie więcej? Ha, ha, ha. Jest sesja i w zależności od tego, jak sobie poradzisz. Nie poradziłeś sobie kiedyś na sesji? Nie zdarzyło mi się to. Czyli cały czas jakieś ten... I ile wtedy tak wychodzi? 3 miesiące? 2 miesiące? Miesiąc? No, z 3 do 4. No proszę, no to troszkę można tak odpocząć w sumie na tych kierunkach cywilnych. Można, jednak w zależności od praktyk. Macie panowie. Więcej, tyle. W zależności od praktyk. Ile mam? 3 miesiące i co? 2 miesiące praktyk? Ile mi zostaje właśnie? Tyle co nam, jednak jesteśmy sobie... Ale wam płacą jeszcze za to. Nie, no ale u nas jeszcze jest poligon też. Właśnie, przez pierwsze 3 lata mamy poligon, bo dopiero po 3 roku chyba, tak? Bo Karolino, wy macie ostatni teraz. W tym roku mamy w planie poligon, więc zobaczymy, czy to będzie ostatni. Oj, no właśnie. U nas to jakoś ten. Więc no te 3 lata poligonu. No i później praktyki w sumie. Później praktyki. O wakacjach powiedzieliśmy chyba wszystko. To w takim razie mam taką luźną grę, żeby troszkę tutaj prowadzić zamieszania drobnego. Adrian, ja bym ciebie wybrał jako mojego asystenta. Przeczytam ci teraz skróty i ty nam rozwiniesz. Dobra, zobaczymy, czy jesteś prawdziwym studentem naszej akademii. Rozwiń skrót LAW. Lotnicza Akademia Wojskowa. WIML już było dzisiaj. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej. ACSL? Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego. Jeszcze jedna gierka. Julia, może teraz ty. Zagramy szybkie strzały. Ale nie będziemy wycinać, to nie? Nie, nie, wycinam, oczywiście. Szybkie strzały. Ruch lotniczy czy nawigacja? Ruch lotniczy. Śmigła czy odrzuty? Odrzuty. Noc w helium czy biesiada lotnicza? Biesiada lotnicza. Bitka wołowa na stołówce czy kopanie okopu leżąc? Kopanie okopu leżąc. Faza noclegowa WIML czy Akademik Mewa? Akademik Mewa. To wszystko. Bardzo ładnie sobie poradziłaś z naszymi zabawami. Dziękuję bardzo. To co, co jeszcze ciekawego możemy poruszyć tutaj na naszym cage'u? Ja bym chciał... Jakieś tematy, luźna rozmowa, luźne formuły. Chciałem również powiedzieć, że jeżeli Sebastian tak z tą wykończeniówką daje radę, to teraz uczelnia buduje nową halę, więc na pewno znajdziesz praktykę. Jak wyślą mi te propozycje, to z chęcią przyjmę. Właśnie, bo tak nasze uczelnia w sumie się tak rozwija trochę, prawda? No bo wcześniej stadion wybudowali, te obiekty sportowe, teraz hala. Hala. Na której ten. Więc klub uczelniany też jest taki nowo powstały, więc jednak daje tam możliwość rozwijania się, jakieś spędzenia czasu wolnego naszej uczelni. Czy jakoś, nie wiem, zapatrujecie się inaczej, czy jednak wolicie spędzać czas w Lublinie? Rzekłbym, że integracje studenckie odbywają się tutaj co tydzień. Wybraliście LAW na samym początku, no bo tutaj też dla tych kandydatów, co przychodzą, wybralibyście drugi raz tak samo? LAW, Julia może? Tak, ja bym wybrała. Nie zamieniłabym tej uczelni na żadną inną. Na pewno? Jestem tego pewna. Adrian? Ja również. Możesz się zastanowić zawsze jakoś. Nie, ja jestem zadowolony z tego. Odległość, tak, bo ty jesteś zbyt gorszy, no to ten transport też, no to wiesz, zawsze to gorzej jest. Na pewno najgorsze pociągi ze Szczecina jeżdżące do Dęblina nie są zachęcające, ale uważam, że jest to świetny wybór. Rozwinąłem się jako człowiek, nauczyłem się wielu fajnych rzeczy, poznałem fajnych ludzi i Dęblin ma swój klimat na pewno. Sebastian, jak u ciebie? Jak na samym początku powiedziałem, znowu bym ten wybrał, ale właśnie po inżynierce zamierzam składać znowu na 5-letnie, tylko teraz wojskowe, więc wiesz. O proszę. 9 lat się tutaj przeżyje, jeśli oczywiście przyjmą mnie, no to nie ma co narzekać. Życzę im powodzenia. A Natalia, która jest chyba z najdalszego zakątka Polski, z naszego grona? Ja przyszłam tutaj po to, żeby studiować i stać się oficerem. I to jest jakby moje przesłanie tutaj, być na szkole i rozwijać się, więc ta odległość naprawdę nie jest problemem i trzeba pamiętać o tym, żeby po prostu mierzyć wysoko, tak jak to mamy w haśle naszej szkoły. Ale na przykład jak
jeździsz do domu, czy wracasz na uczelnię, to masz z kimś się zabrać? Są też inni studenci z twoich okolic? Tak, jak z moich okolic, powiedzmy z mojej kompanii, to jest tylko 8 osób, tylko że też jesteśmy rozstrzeleni po tym województwie. Gdzieś częściej wybierałam jednak transport pociągami, wiadomo, też ze względu na zniżkę, którą mieliśmy, ale transport takim pociągiem to jest około 6,5 godziny jazdy. Może być to męczące, ale sporo rzeczy też można w tym czasie zrobić. No i wiadomo, wraca się do Dęblina z przyjemnością, bo się wraca do znajomych i do pracy. O proszę, a Mati, u ciebie jak to wygląda z transportem? U mnie to wygląda bardzo dobrze, nie narzekam, jeżdżę sobie regularnie albo pociągiem, albo przeważnie samochodem z grupą znajomych, także tak jak to już wspomnieliśmy, mamy ludzi z każdego zakątka Polski, także niech to was nie zrazi odległość, naprawdę atmosfera w Dęblinie jest świetna. Wszystkich bardzo serdecznie, bardzo gorąco zachęcamy do studiowania na naszej uczelni. Kandydatów gorąco przyjmiemy, czy to na dniach otwartych, czy to właśnie na naszych takich indywidualnych przyjazdach do waszych uczelni. Na wszystkie pytania wam odpowiemy. I jeszcze jedna ważna rzecz na koniec, o której tutaj nie wspomnieliśmy. Jak wyglądają limity na studia wojskowe w naszej rekrutacji? Bo to jest też istotne. W tym roku, tutaj posłużę się ściągawką, mamy 251 miejsc na studia wojskowe. I tu już nie będę może czytał dokładnie, ale wszystko jest na naszej stronie internetowej na naszej Lotniczej Akademii Wojskowej, ale tak tylko przypomnę, że właśnie mamy na kierunku lotnictwa i kosmonautyce specjalności pilotażowe, pilotaż statku powietrznego bojowego, naddźwiękowego, wielosilnikowego i śmigłowca. Oprócz tego na nawigacji mamy nawigator naprowadzania, nawigator statku powietrznego, wysunięty nawigator naprowadzania lotnictwa, identyfikacja bojowa i ruch lotniczy, ale też wchodzi nam nowy tutaj kierunek, inżynieria bezpieczeństwa powietrznego o specjalności przeciwlotnicze zestawy rakietowe. To jest ciekawe. Ktoś chciałby na tym kierunku się znaleźć? Brzmi zachęcająco. Właśnie, to na te wojskowe, jak będzie się starać później. No i oprócz tego logistyka, specjalność ogólnologistyczna i planowanie i organizacja transportu lotniczego. Do końca kwietnia, moi drodzy, możecie startować do naszej uczelni. Wtedy właśnie wygasa rekrutacja. Trzeba złożyć podanie. Tak, jak już wszystko dzisiaj ładnie powiedzieliśmy. No i co? Słowem końca, myślę, że zachęcimy wszystkich do studiowania na LAWie. No tak, i w sumie do odwiedzenia naszej strony, gdzie tam jest dokładnie opisane, też na przykład są podane zakresy pytań, jakie są na rozmowie kwalifikacyjnej, z czego się tak bardziej uczyć, na co zwrócić uwagę, ogólnie cały okres. Zawsze też możecie pisać na nasze konta na Facebooku, na Instagramie, na Samorząd Studentów, na konto Lotniczej Akademii Wojskowej. Myślę, że każdy z wielką radością wam odpowie co i jak i wasze wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane. Koła naukowe też mają swoje strony. Oczywiście. Mamy. I zespół Pejota, Instagram. Tak. Pejota.law. Do nas. Chyba słuchać, ale naprawdę zapraszam, jeśli też mieliście jakieś pytania logistyczne, zapraszamy do opisania właśnie na LKNS, na pewno nas znajdziecie na Facebooku i też zapraszam na SpaceLab, gdzie w większości to ja tam nieraz odpowiadam. To co, myślę, że możemy chyba kończyć. Myślę, że tak, myślę, że wszystko że... już został, cały temat wykorzystany. Czyli zbliżyliśmy się do lądowania, mamy zgodę na lądowanie? Daję kinus. Więc no co, myślę, dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie za tego kedża studenckiego. Jest to nasz pierwszy format, który przeprowadziliśmy. Myślę, że tutaj wszyscy spisali się na medal i naprawdę daliśmy wam ciekawą garść wiedzy. I studenci Lotniczej Akademii Wojskowej dziękują za wspólne przeżyte chwile. Dziękujemy. Dziękujemy. Cześć i do zobaczenia.